Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie na czwartej, ostatniej debacie z cyklu drugiej edycji. Nazywam się Paweł Marczak, jestem koordynatorem Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Łodzi. W ten piątkowy wieczór, jak już wspomniałem, ostatnia debata z cyklu naszej drugiej edycji tego wydarzenia, czyli drugiej edycji Forum Geopolitycznego. Dzisiaj tematem jest, czy nowe technologie nas uratują, czy zniszczą. Rozwój technologiczny sprawi, że w ciągu 20 lat zniknie około 2 milionów miejsc pracy, a 3 miliony ulegnie transformacji. Czy decydenci, społeczeństwo są świadomi nadchodzących zmian? Wiele zawodów, które będą wykonywać nasze dzieci, jeszcze nie powstało, a z wieloma będziemy musieli się pożegnać. Zastanowimy się także, jak pandemia koronawirusa wpłynęła na relacje technologia, człowiek, społeczeństwo. Czy państwo powinno stworzyć solidne podstawy edukacji technologicznej już od najmłodszych lat? Widać, jak młodzi ludzie świetnie sobie radzą z technologiami, tutaj wykorzystują je do pozytywnych celów. Przykładem jest choćby pan Michał Rogalski, 19-letni student, twórca obywatelskiej bazy danych na temat COVID-19. Te i inne przykłady padną podczas dzisiejszej debaty, podczas drugiej edycji Forum Geopolitycznego. Zapraszam do śledzenia naszej relacji także na Facebooku Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Łodzi i Instytutu Spraw Obywatelskich. Więcej także relacji będzie można znaleźć na Twitterze pod hashtagiem Forum Geopolityczne. Ja tylko przypomnę, wszyscy tutaj uczestnicy dobrze wiedzą, jest Petowicz, socjolog, publicysta, nauczyciel akademicki, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2015 roku... Nieprawda, już jestem na emeryturze. Już pan jest na emeryturze. To weryfikujemy informacje, ale prawdą jest, że jest pan od 2015 roku doradcą społecznym prezydenta RP Andrzeja Dudy. Jest pan także doradcą szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Witamy serdecznie, dobry wieczór. Jest także z nami pan Maciej Kawecki, doktor nauk prawnych, nauczyciel akademicki, urzędnik państwowy, koordynator Krajowej Reformy Ochrony Danych Osobowych w przeszłości w Ministerstwie Cyfryzacji jako dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi, a obecnie od października 2019 roku dziekan Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie i także prezes zarządu Instytutu Polska Przyszłości imienia Stanisława Lema. Dobry wieczór. Witam państwa bardzo serdecznie. Jest także z nami pan Jan Zygmuntowski, ekonomista związany z obszarami innowacji, cyfrowej gospodarki i zrównoważonego rozwoju, założyciel i były prezes zarządu think tanku Instrat, a także obecnie wykładowca na Akademii Leona Koźmińskiego i współprzewodniczący Polskiej Sieci Ekonomii. Dobry wieczór. Dobry wieczór, cześć wszystkim. Ja tylko tak technicznie dla Państwa przypomnę, może dla tych, którzy uczestniczą z nami po raz pierwszy podczas tegorocznej edycji Forum Geopolitycznego. Pierwsza część to jest część rozmowy między panelistami a moderatorem, natomiast druga część to są pytania od widzów. Mogą Państwo zadawać pytania poprzez Q&A, ale także na Facebooku Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Łodzi i Instytutu Spraw Obywatelskich. Dzisiejszą debatę moderować będzie Rafał Górski, prezes Instytutu Spraw Obywatelskich, redaktor naczelny Tygodnika Spraw Obywatelskich. Za chwilę oddam głos naszemu prowadzącemu, natomiast przypomnę tylko, że druga edycja Forum Geopolitycznego jest organizowana w ramach Rotum Łódź, który jest to projekt prowadzony przez Instytut Spraw Obywatelskich, a współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Życzę owocnej dyskusji i oddaję głos Rafałowi Górskiemu. Dzień dobry, mam nadzieję, że mnie słychać. Proszę Państwa, ja zaplanowałem 5 pytań. Myślę, że mogą się nie zmieścić wszystkie. Tak dla Państwa informacji, paneliści dostali te pytania dzisiaj rano mailem, to tak a propos technologii. I to jest z kolei dla panelistów taka informacja, że no, prosiłbym o to, żeby czas na odpowiedzi na jedno pytanie nie przekraczał 5 minut, wtedy zmieścimy się w godzinie 15, a jeżeli nie, no to trudno, będziemy to jakoś moderować. Dobrze, przechodząc do pierwszego pytania, ja zacytuję dwie refleksje, zaraz powiem kogo. Pierwsza refleksja. Cała historia ludzkości to jedno mgnienie sekundy na geologicznym zegarze. Żyjemy w tempie nieprawdopodobnego przyspieszenia. Jesteśmy w sytuacji człowieka, który wyskoczył z dachu 50-piętrowego wieżowca i w tej chwili znajduje się na wysokości 30 piętra. Ktoś się wychyla i pyta, jak tam? A spadający mówi, na razie wszystko w porządku. Nie zdajemy sobie sprawy, jak ogromna prędkość nami zawładnęła. Mając coraz silniejsze technologie, coraz słabiej kontrolujemy kierunek, w jakim one zmierzają.
I druga refleksja, każda technologia ma swoją ciemną stronę, z góry nieprzewidywalną. To są dwie refleksje Stanisława Lema, naszego rodaka. I pytanie pierwsze do panelistów, czy z tymi refleksjami się panowie zgadzacie? Czy mamy spadochron, czy on nam jest potrzebny? Na którym piętrze jesteśmy dzisiaj spadania? No i kiedy spadniemy i osiągniemy grunt, jeżeli w ogóle, bo może nas spadochron uratuje? Pierwsze pytanie, proszę o odpowiedź pana Andrzeja Zybertowicza. To jest najciekawsze, że wiemy, że spadamy, ale prawdopodobnie nie mamy żadnej metodyki ustalenia na wysokości, którego piętra jesteśmy. Systemy społeczne, ale także ekosystemy przyrodnicze, w ramach których żyjemy, są elastyczne i bardzo trudno jest określić, po przekroczeniu jakich miar następuje ich zapaść, niezdolność do reprodukcji. Więc żyjemy w pewnej pułapce niewiedzy polegającej na tym, że architektura cywilizacji, którą zbudowaliśmy, jest dla nas nieprzejrzysta w wielu punktach. A teraz wracając do pytania o... I ta elastyczność systemu powoduje, że technoentuzjaści, czy nawet technofile mówią, systemy ludzkie są elastyczne, ludzie mają, ludzka natura jest plastyczna, może wytrzymamy o wiele więcej niż się to wydaje. Problem polega na tym, że nie możemy rozstrzygnąć tego sporu na wysokości, którego piętra jesteśmy. Natomiast przechodząc do spadochronu, otóż wydaje się, że jedyny rozsądny spadochron może zaoferować perspektywa konserwatywna, czyli ufundowanie więzi społecznych na sprawdzonych instytucjach, na sprawdzonych rozwiązaniach. I tutaj, ponieważ jeszcze mam ze dwie minuty, od razu rozpocznę od filipiki w stronę przedstawiciela myślenia lewicowego. Otóż myślenie lewicowe bywa bardzo przenikliwe, gdy idzie o krytykę gigantów technologicznych, gdy idzie o pokazanie, jak nastąpiło zwiększenie społecznych nierówności. Natomiast myśliciele lewicowi nie rozumieją, że spadochron można zbudować tylko wtedy, jak się zachowa pewien tradycyjny fundament kulturowy, a cała optyka, cała perspektywa progresywizmu to jest rozwalanie kolejnych tabu, rozwalanie kolejnych więzi, to jest ciągłe dziurawienie spadochronu, który jest już coraz bardziej wątły. A więc zachęcam przedstawicieli myślenia lewicowego, którzy podobnie jak ja są krytykami nowych technologii, a zwłaszcza oligarchicznych podmiotów technologicznych, do namysłu nad wymiarem kulturowo-konserwatywnym. No dobrze, zmieścił się pan w 5 minutach, to plus na początek. Dobrze, to teraz to samo pytanie do pana Macieja Kaweckiego. Ja się w ogóle nie zgadzam, witam państwa bardzo serdecznie. Ja się w ogóle nie zgadzam z takim myśleniem i traktowaniem technologii jako czegoś, co nas spotyka teraz. Czyli mamy takie poczucie, że żyjemy w czasach jedynych, że cechą charakterystyczną naszych czasów jest rozwój technologiczny. I to jest bardzo błędne koło, dlatego oczywiście człowiek się rozwija i technologie są coraz bardziej zaawansowane, ale to nie jest absolutnie cecha naszych czasów. To jest cecha człowieka. Ja teraz jestem na etapie analizowania historii rozwoju różnego rodzaju technologii. Wczoraj czytałem artykuł z pierwszym androidem. Roboty najpierw nazywano androidami w XVIII wieku w Szwajcarii, wybudowany w związku z tym, że wierzono wtedy, był ten kult zegarmistrzostwa, wierzono, że świat jest jak zegar, w związku z tym chciano naśladować Boga, tworząc androidy na wzór zegarów. W związku z tym stworzono w XVIII wieku imitację zegarmistrza, który był w stanie, pisarza, który był w stanie przy jednym nakręceniu takiego androida napisać do 40 słów i naszkicować 3 zaprogramowane, w cudzysłowie mówiąc oczywiście, wizerunki. Temu towarzyszył cały lament literacki, poetycki, społeczny.
Potem mamy poczucie, że zjawisko takie jak dezinformacja, jak fake news jest czymś zupełnie nowym. Jest taka słynna grafika z 1892 roku, czyli z końcówki XIX wieku ze Stanów Zjednoczonych, dziennikarza biegającego z gazetami, na których napisany jest wyraz fake news. Mamy tendencję do na siłę uznawania, że określone słowa są neologizmami, tak jak na przykład słowo robot, gdzie już w XIX wieku w Pradze o jedna z oper, swego czasu najsłynniejsza, nazwana była właśnie robotem, związana była z pracą u podstaw i taką automatyzacją życia ludzkiego. I to wszystko pokazuje, że to, co się dzisiaj dzieje, jest jak dla mnie naturalne. I nie do końca zgadzam się z patrzeniem na naszą rzeczywistość dzisiaj jako coś, co jest patologicznie technologiczne. To po pierwsze. Jeżeli odnosić się do literatury Lema, my wczoraj mieliśmy, bo czekamy na informację z Sejmu, to taka dygresja dla wszystkich z Państwa. Dzisiaj Sejm będzie podejmował uchwałę o nadaniu roku 2021 imienia roku Stanisława Lema z uwagi na setną rocznicę jego urodzin. Mam nadzieję, że do godziny 24 to się wydarzy, bo wszystkie komunikaty prasowe będziemy musieli zmieniać, odnosząc je do tu i teraz, ale chciałem powiedzieć, że Lem zmieniał swoje myślenie. Jeżeli spojrzymy na literaturę Stanisława Lema, to w obłoku Magellana był bardzo technokratyczny, ale też wielkim entuzjastą technologii. Potem w późniejszej literaturze Summa Technologiae już było troszkę gorzej, a ostatnie felietony Stanisława Lema to jest rzeczywiście bardzo silna negacja technologii. My nie wiemy do dzisiaj, wczoraj z sekretarzem Lema Wojtkiem Zemkiem, który towarzyszył mu w zasadzie cały okres jego najwybitniejszej twórczości, rozmawialiśmy o tym, na ile te takie negatywne spojrzenie do rzeczywistości wynikało rzeczywiście z pewnej predykcji, a na ile wynikało z wieku, w którym Stanisław Lem się znajdował, na ile wynikało z jakiejś jego niedołężności w tym okresie ostatnim życia, z tym, że jednak nie miał, mimo że był nieprawdopodobnie oczytaną osobą, zamawiał kilkadziesiąt periodyków miesięcznie, które wszystkie czytał, więc miał ogromną wiedzę o technologiach, no ale jednak wiek też robi swoje. I dzisiaj odpowiedzi na to pytanie nikt nie zna i jak sobie odpowiemy, będziemy rozmawiać czy z Wojtkiem Orlińskim, jego biografem, czy z innymi osobami, które pasjonują się w analizowaniu tych futurystycznych wizji Lema, to nie znamy jednej odpowiedzi na to pytanie. Więc ja nie chciałbym, żeby traktować literaturę Lema tylko przez pryzmat ostatnich 10 czy 12 lat jego literatury, bo w jego literaturze znajdziemy bardzo wiele technokratycznych takich romansów i był wielkim przez wiele lat entuzjastą technologii. Ja jeszcze powiem na koniec anegdotę, jak w latach 90. udał się do Moskwy, to kilkudziesięciu noblistów z całego świata zjechało się po to, żeby tylko i wyłącznie się z nim spotkać, po to, żeby rozmawiać na temat tego, w jakim kierunku w ich obszarze zainteresowań będzie podążał świat. Ale w takim rozumieniu entuzjazmu technologicznego. Już na samo zakończenie, ja miałem 2 dni temu spotkanie z wiceprezesem Google'a, Wintonem Cerfem, który jest uważany za jednego z ojców internetu i na moją sugestię o Stanisławie Lemie pokazał... Jest lobbystą Google'a, przepraszam, że przerwę, ale jest lobbystą Google'a, tak? I no na pewno, ale ja teraz nie mówię zupełnie o Google'u. Mówię o tym, że pokazał mi książkę z książkami Stanisława Lema, półkę z książkami Stanisława Lema, mówiąc o tym, że te książki inspirowały bardzo wiele jego działań. Więc w ten sposób bym chciał też patrzeć na tą literaturę. No dobrze. Ciekawe, czy na tej półce były też książki ostatnie, na przykład Bomba Megabitowa. Druga sprawa, jak tego pan wspomniał... Tego nie wiem, niestety. No właśnie, to by było ciekawe. Druga sprawa, jak pan wspomniał, że technologia to nie jest cecha współczesności. Jak najbardziej myślę, że wszyscy ci, którzy czytali na przykład Technika, Społeczeństwo Mumforda albo Mit Maszyny, albo czytają Neila Postmana, Technopol, no to wiedzą, że to po prostu ta technika już od dawna, dawna z nami jest. Pytanie, czy my ją zarządzamy, czy ona nami zarządza? Myślę, że o tym jeszcze będziemy rozmawiać. Jan Zygmuntowski, trzecia odpowiedź.
Bardzo fajnie, że wspomniałeś o Mumfordzie, bo od niego właśnie chciałem zacząć, to znaczy od tego, jak co prawda ten krytyczny namysł nad technologią towarzyszy nam od dawna, tak razem z internetem on znowu przeżył ten cykl po raz kolejny. I mieliśmy najpierw w latach 90. tych właśnie takich technooptymistów, jak ich nazywam, czyli tych, którzy wieścili, że technologie przysłużą się wyłącznie uwolnieniu człowieka od przymusu pracy, samoekspresji, poszukiwaniu tożsamości, wyłącznie pozytywnym stronom. No a w toku tych kolejnych właśnie tej oligarchizacji życia ekonomicznego i społecznego doszło do zamiany tych optymistów i ich dyskursu w taki dyskurs technodeterministyczny pod tytułem to jest jedyny możliwy rozwój, to jest właśnie postęp, to jest słuszne, ponieważ jest skuteczne i ponieważ jest największe, a skoro tak, to samo się uprawomocniło. I wydaje mi się, że jeśli chcemy znaleźć przyczynę prawdziwą, czyli tak trochę poszukać tego narzędzia jako ten spadający człowiek, to tym narzędziem będzie nasz wzrok i nasza możliwość spojrzenia. I to ta możliwość spojrzenia czystego poniżej tej warstwy narracyjnej wskazuje, że technologie nie powstają w próżni. One powstają to, jakie są finansowane technologie, jakie są wdrażane, jakie się dla nich buduje mechanizmy. Czyli to, co widzieliśmy w Social Dilemma, tak, to o czym pisze Zubow. Te technologie są projektowane stricte przez firmy funkcjonujące w kapitalizmie, teraz w kapitalizmie kognitywnym, który następuje po kapitalizmie przemysłowym, służą maksymalizacji zysku, a bardzo często są napędzane przez inwestycje, szczególnie funduszy venture capital, czyli wysokiego ryzyka. I teraz jeśli to jest główna przyczyna, dla której następuje no, koncentracja władzy w rękach zarządów tych spółek, jeśli to jest przyczyna, dla której następuje no, ogromna ekspansja niektórych platform, które wchodzą w kolejne obszary i bez zważania na konsekwencje jak najszybciej próbują je zagarnąć, podejmują się innowacji bez zważania na konsekwencje. Niedawno mieliśmy rocznicę, chyba zresztą w tym tygodniu mieliśmy rocznicę na przykład śmierci pracownika Apple'a, który zginął na autostradzie przez błąd Tesli i totalnie nie ma żadnych konsekwencji wobec Tesli wyciągniętych, jest wręcz apoteoza tego, że śmierć tego człowieka na coś się przydała, dzięki temu Tesla ma szansę lepiej jeździć swoim autem. I tych wszystkich rzeczy nie ma właśnie dlatego, ponieważ mamy jakąś taką apoteozę kapitanów przemysłu, tych głównych spółek. I kiedy profesor Zybertowicz wspomina tu o wymiarze kulturowo-konserwatywnym, ja się zastanawiam, czym on miałby być, bo jeśli wymiar kulturowo-konserwatywny polega na tym, żeby zakwestionować kapitalistyczny paradygmat rozwoju technologii, a powrócić na przykład do spółdzielczości i do zakorzenienia ekonomii w lokalności, tak, i w lokalnej wspólnocie, to ja się z takim konserwatyzmem mogę zgodzić i chętnie mu przyklasnę. Jeśli jest to cyfrowa suwerenność, to brzmi to bardzo mądrze, tak? To znaczy my sami musimy stanowić o pewnych zasadach, które chcemy, żeby ta technologia miała tutaj w tym regionie. Ale jeśli ten wymiar kulturowo-konserwatywny jest tylko firanką w oknie, jest potrząsaniem starymi symbolami wobec nowych wyzwań, to niestety, ale on niczemu nie służy. I mam wrażenie, że sytuacja, w której się znajdujemy, jest taka, że my już zobaczyliśmy oczami grunt. Nie powiem, jak blisko jesteśmy tego gruntu i tu się zgodzę, nie możemy tego zmierzyć. Choć są i tacy ekonomiści, jak choćby Peter Turchin, który rozwija kliodynamikę, gdzie patrzy się na pewne wskaźniki, jak stopień koncentracji majątku, nierówności, dostępu do pewnych usług publicznych, wykluczenia społecznego, zadłużenia prywatnego do publicznego i na tej podstawie można przewidywać, czy dane społeczeństwo jest już blisko fazy no, rozpadu. Kiedy 5 lat temu czytałem go, też myślałem sobie o tym roku jako tym 2020 jako kluczowym roku. No i czy Black Lives Matter, czy protesty w Polsce potwierdziły tylko tezy Turchina i kliodynamiki. Natomiast no, jeśli my widzimy już, wiemy, że musimy podejmować działania regulacyjne, wiemy, że musimy budować alternatywy, które są zrównoważone, to pytanie jest, czy jest ta ręka, która pociąga za spadochron. I ten spadochron to nie jest spadochron potrząsania religijnymi czy jakimiś narracyjnymi dogmatami. Ten spadochron to nie jest spadochron Mabeny. To jest spadochron twardych regulacji, to jest twardego egzekwowania praw polskich, europejskich i to jest spadochron budowania lepszych, zrównoważonych rozwiązań. I mam niestety wrażenie, że przynajmniej w Polsce te kierunki na razie nie są w ogóle rozwijane.
Nie będę już wchodził w dyskusję na temat podatku cyfrowego i tego, jak Polska została tutaj rozegrana, bo to jest przykre chyba dla nas wszystkich. Dobrze, dziękuję za odpowiedzi w pierwszej rundzie. Ja przypominam słuchaczom i telewidzom, że można zadawać pytania na Twitterze. Zachęcam do hashtagowania, używania hashtagów Forum Geopolityczne. Drugie pytanie na początek, znowu trzy refleksje, tym razem krótsze. Technologia od nikogo nie przyjmuje rozkazów. To John Gray. Druga refleksja, technika stała się rzeczywistością samą w sobie, stała się samowystarczalna, podporządkowaną specyficznym prawom i własnemu determinizmowi. Tutaj Francuz Jacques Ellul. I znów Stanisław Lem, technologia jest zmienną, niezależną cywilizacji. Jak Państwo skomentujecie, czy się zgadzacie, czy mamy do czynienia dziś z determinizmem technicznym? Pan profesor Andrzej Zybertowicz. Mikrofon, panie profesorze. Już. Odpowiedź jest i prosta, i złożona jednocześnie, i tak, i nie. Pod wieloma względami mamy do czynienia z determinizmem. Kupujemy gadżety, które mają pewną funkcję zmuszające nas do rozmaitych praktyk, reakcji, działań, które nam są do niczego niepotrzebne, które właśnie determinują czy współdeterminują nasze zachowania. Jak się upowszechni internet rzeczy i 5G, to będziemy osaczeni tym wszystkim, ale jednocześnie John Gray, wybitny filozof, którego bardzo, bardzo cenię za przenikliwość, nie ma tutaj racji, bo w momencie, gdy zdefiniujemy, że jakiś proces jest zmienną niezależną, że technologia jest zmienną niezależną wobec wielu innych procesów, to w tym momencie możemy na tę zmienną niezależną, jeśli ją właściwie diagnostycznie ogarniemy, oddziaływać. Determinizm technologiczny nie jest prawem przyrody, tylko jest, można powiedzieć, pewnym prawem mechaniki społecznej i w duchu woluntaryzmu można byłoby powiedzieć, że granice determinizmów społecznych wyznacza nasza determinacja w tym momencie w obronie pewnych wartości. W tym momencie schodzimy na poziom woli politycznej. Czy istnieją podmioty zdolne skumulować wolę polityczną w taki sposób, żeby rozwój technologii poddać kontroli? Tutaj się zupełnie nie zgadzam ze stylem myślenia Macieja Kaweckiego, który nie widzi jakościowych różnic w rozwoju technologii. Tylko jeden punkt. Jeśli spojrzymy na dzieje technologii przez pryzmat metafory pana i sługi, rozumianej po heglowsku, tej dynamiki pana i sługi, to możemy powiedzieć, że przez większość dziejów człowiek posiadał istotną przewagę, w tym poznawczą i sprawczą, nad technologiami, które tworzył, którymi się posługiwał. Ale od momentu usieciowienia tych technologii, czyli od momentu internetu, ich rozwój się zautonomizował w taki sposób, że prawdopodobnie relacja pana i sługi uległa odwróceniu i to pytanie o to, jak, na którym piętrze spadania jesteśmy, to jest pytanie, czy jeszcze zachowujemy my jako gatunek pewien obszar podmiotowości sprawczej umożliwiający przeciwstawienie się autodynamice technologii. Wydaje mi się, że jesteśmy w tym sensie w czasach, jakby w chwilach ostatnich. Jeśli wola polityczna, na przykład wyrażona w tym, co od szeregu lat propaguje jako moratorium technologiczne, czyli spowolnienie rozwoju niektórych przynajmniej technologii nie zostanie zrealizowana, to nie będzie czasu żadnych spadochronów rozwijać, już nie mówiąc o ich zbudowaniu. No właśnie, a to ja, panie profesorze, takie dopytam. Kilka lat temu przy okazji inauguracji pana książki Samobójstwo oświecenia ukazał się taki wywiad. Mojego zespołu. Tak, i pana zespołu ukazał się wywiad w Rzeczpospolitej w dodatku plus minus i z tytułem A może wyłączyć internet? Może wyłączyć. Sądzę, że gdybyśmy na czas wyłączyli internet, to lokalna epidemia nie zamieniłaby się w pandemię, z którą ludzkość sobie teraz nie radzi, ale rozumiem, że mamy szansę o tym jeszcze porozmawiać. Tak,
Tak, dobrze. Wszyscy dziękuję. Się cieszą, że mamy internet w czasach pandemii, ale gdyby nie internet i wysoka mobilność i turbokapitalizm, to prawdopodobnie lokalna epidemia zostałaby zlokalizowana i nie musiałaby się z nią zmagać aż cała ludzkość. Dobrze, zaraz będziemy o tym mówić w trzecim pytaniu, natomiast teraz poproszę pana Macieja Kaweckiego o odniesienie się do tych trzech refleksji. Ja się odniosę do, ja rozumiem, że pytanie takie zasadnicze, główne dotyczy determinizmu technologicznego i czy my rzeczywiście żyjemy w czasach takiego determinizmu. I ja też mam tutaj pewien podstawowy problem, dlatego bo nie wiem, w jakim ujęciu pan redaktor odnosi się do determinizmu technologicznego, czy jako myśl socjologiczna, czy jako dystopia, czyli fragment literatury futurystycznej, fantastyczno-naukowej, czy jako jakby transhumanistyczna utopia, która, czyli w takim bardzo negatywnym podejściu, gdzie wskazuje się jakby taki negatywny wpływ technologii na życie człowieka, gdzie człowiek postrzegany jest coraz bardziej jako maszyna i gdzie tak naprawdę wskazuje się, akcentuje się to, że zmierzamy w kierunku, w którym coraz ciężej będzie postawić granicę pomiędzy żywym a technicznym czy technologicznym. Czy traktujemy determinizm technologiczny jako zjawisko, które po prostu polega na tym, że technologie wpływają na ewolucję społeczną, wpływają na, determinują określone etapy rozwoju społeczeństwa. I jeżeli w tym drugim ujęciu, to ja się absolutnie z tym zgadzam. To znaczy uważam, że żyjemy w czasach determinizmu technologicznego, który determinuje każdy fragment naszego życia. Uważam, że jest to bieg, którego nie zatrzymamy. Ja jestem technokratycznie myślącą osobą, oceniającą rzeczywistość przez pryzmat wyłącznie technologii i zdaję sobie sprawę z tego, że jestem w tym w jakiś sposób subiektywny, jak każdy z nas, każdego z nas poglądy są subiektywne, przepuszczone przez nas własny kręgosłup. Natomiast i dostrzegam bardzo wiele wad związanych z determinizmem technologicznym, ale uważam, że mimo wszystko przewyższają one, korzyści przewyższają te wady. Gdyby mówimy o tym, że gdyby nie internet, to byśmy nie byli w tym miejscu, w którym jesteśmy z pandemią. Nie zgadzam się z tym. Mało tego, uważam, że dzięki internetowi dzisiaj jesteśmy w stanie z pandemią walczyć, dzięki analityce danych. Oczywiście, jeżeli jest podejmowana skutecznie, dane nie są ukrywane, tylko są udostępniane publicznie. Jesteśmy w stanie skutecznie przez analitykę danych, również z wykorzystaniem internetu, z nią walczyć. To, że Chinom udało się tak szybko zwalczyć pandemię, znajduje swoje źródło w wielu negatywnych zjawiskach, których nie pochwalam, ale w jednym pozytywnym, takim, że są mistrzami w analityce danych. I bez technologii, bez machine learningu, bez sztucznej inteligencji, bez superkomputerów, bez liczenia różniczkowego, tworzeniu przeróżnych modeli matematycznych byłoby to niemożliwe. Więc można byłoby tutaj tak przerzucać się jakby argumentami za i przeciw. Natomiast uważam, że w takim ujęciu społecznym tak żyjemy w czasach determinizmu technologicznego, ale nie chciałbym patrzeć na niego tylko przez pryzmat taki właśnie dystopijny, tylko również przez pryzmat korzyści wynikających z tego zjawiska. Bardzo dziękuję za tą odpowiedź. Jan Zygmuntowski. To ja pozwolę sobie zaoferować trochę inną wizję. Bardzo mnie to ciekawi i cieszy, że się zgadzam z oboma panami w jakimś stopniu. To znaczy w takim stopniu na pewno, że postrzegamy przynajmniej sytuację tak, że rzeczywiście jest jakaś autonomia technologii, która zaczyna nam zagrażać i widzimy ją jako jakiś osobny byt, który być może jest deterministyczny. Natomiast mam wrażenie, że jest to narracja zupełnie fałszywa i wprost, że jest to narracja, która jest rozpowszechniana celowo przez właścicieli tych technologii. Zauważmy, że kiedy już Daniel Bell pisał nadejście społeczeństwa postindustrialnego, naszego, już tu jesteśmy, możemy patrzeć wstecz na jego książkę, mówił o tym, że będzie to konflikt nie klasowy, a będzie to konflikt między specjalistami a populistami. Specjaliści będą chcieli używać ciągle nowszych technologii, żeby odpowiadać na coraz bardziej kompleksowe problemy, a populiści będą chcieli powrotu jakiegoś reakcyjnego, na przykład wyłączenia internetu.
No i niestety ta perspektywa u samego Bella zostaje postawiona pod znakiem zapytania. Znaczy, co jeśli tak naprawdę ci specjaliści nie są wcale autonomiczni i technologie i rozwiązania, które tworzą, nie są autonomiczne, ale są przede wszystkim pracownikami najemnymi. I decyzje o tym, jakie technologie będą rozwijane, które problemy, na które problemy odpowiadamy, a na które nie odpowiadamy, są wybierane przez jednak tych, którzy, przez decydentów politycznych w jakimś stopniu, w takim, jak profesor Zybertowicz zauważył, będzie wola polityczna, ale w większości przez tych, którzy finansują te technologie. Nieprzypadkowo, jeszcze jak pracowałem w Polskim Funduszu Rozwoju, jeździliśmy na konferencje międzynarodowe i na przykład Porsche prezentowało tam nie system super nowoczesnego, automatycznego wykrywania każdego pieszego na drodze i zatrzymywania auta, ale super nowoczesny system wykrywania pozycji kręgosłupa na fotelu, po czym zapamiętywania i zapisywania go na urządzeniu, tak że wchodząc do innego Porsche, albo ja z moim profilem, wchodząc do Porsche, ten fotel automatycznie dopasowuje się do mojego kręgosłupa. Czy to w ogóle jest problem społeczeństwa, który zasługuje na uwagę najwybitniejszych matematyków, inżynierów, naukowców? Niekoniecznie. Stąd mam wrażenie, że ten heglowski problem, który bardzo mnie cieszy, postawienie tego w ten sposób, jest o tyle intrygujący, że ta relacja pana i sługi, pamiętajmy, że ona prowadzi do tego, że no, ani sługa nie czuje się podmiotowy i to jesteśmy my czujący coraz mniejszą podmiotowość, ale ten pan w coraz większym stopniu nie może uzyskać takiego uznania, jakie by chciał, ponieważ uznanie sługi, co jest warte? I to jest to, że ci wszyscy wielcy kapitanowie przemysłu, oni chcą coraz więcej naszego uznania, ponieważ nie mogą nasycić się tym, które mają. I to prowadzi oczywiście do powstania całej tej ideologii Doliny Krzemowej, że to my teraz połączymy cały świat, rozwiążemy wszystkie problemy, że taki technodeterminizm, ale takim też technosolucjonizmem. Każdy problem, który jest, jest problemem niespołecznym, niepolitycznym, jest problemem wyłącznie technicznym. I to prowadzi do czegoś, co zresztą na waszym blogu opisałem kiedyś, Rafał, i ten tekst do dzisiaj chodzi naprawdę szeroko, więc bardzo ci dziękuję wtedy za to, że w ogóle spytałeś mnie o podjęcie tego tematu, bo ja bym sam go nie podejmował później. Taki urok ekonomizowania wszystkiego i myślenia za małą filozofią, ale tego jak Donna Haraway, feministka z Doliny Krzemowej, właśnie fajnie pokazała ten fetyszyzm genu, tak jak mamy fetyszyzm towarowy, tak, ten, który sprawia, że zapominamy, kto produkuje, w jakich warunkach i dlaczego. Towar to jest coś, co jest na półce, ja se kupuję, super mam. Tak fetyszyzm genu, czy fetyszyzm kodu, bo to właściwie to samo, jest tym oderwaniem kodu, zer jedynek, kodu genetycznego, od realnych ludzi, którzy to produkują i tak dalej, i tak dalej. To nie jest już ważne, kto jeździł tymi autami, kto kupuje te produkty, czy ta osoba myśli, czy nie. Ważne jest tylko wzięcie całego tego kodu i teraz zrobienie z niego jakiegoś lepszego świata. Ale w tym sensie dalej, ten determinizm, on jest ułudą. Te algorytmy nie są... Sztuczna inteligencja jest projektowana przez ludzi, którzy dają tam na początku jakieś cele optymalizacyjne i ci, którzy wybierają cele, to oni tworzą tą taką ułudę determinizmu. My tą ułudę możemy zedrzeć i jesteśmy w stanie ją zdemontować, tylko rzeczywiście potrzeba do tego tej woli politycznej. Natomiast no oczywiście ta opowieść, ona mutuje, prawda, więc ta opowieść jest o tym, że sztuczna inteligencja będzie wyrzucała nas z pracy, innym razem podejmowała za nas decyzje, a jeszcze innym, że algorytm rekomendujący nam zakupy czy muzykę wie lepiej od nas, więc powinniśmy mu się poddać. Tu jest Harari i cały jego dataizm, tak. Natomiast wszystkie te narracje są próbą wymuszenia czegoś na człowieku, przez straszenie go właśnie tym, że technologia zrobi coś odgórnie. No dobrze, dziękuję za te odpowiedzi w drugiej rundzie. Jestem pod wrażeniem panów optymistycznego podejścia do tematu. Ja niestety mam trudności z tym. To jest mikrooptymizm. U mnie to jest mikrooptymizm. No właśnie miałem powiedzieć, że u pana profesora dostrzegam mikrooptymizm. Nie, to mówienie o tym, że nasza determinacja da radę i że ogarniemy diagnostycznie sprawę,
Myślę, że mnie to zaskoczyło, natomiast też polecam. Nie, tutaj... ja nie jestem pewien, nie wykluczam, że jest jeszcze cień szansy. Dobrze. Ja polecam z kolei tutaj dokładając do pieca taki bardzo, bardzo głośny esej Billa Joya, Sun Microsystem, który napisał ten esej 20 lat temu, tytuł Dlaczego przyszłość nas nie potrzebuje? On jest na stronie Instytutu Spraw Obywatelskich.pl do Państwa dyspozycji. A teraz trzecie pytanie. Co o relacjach technologia człowiek społeczeństwo mówi nam kryzys związany z koronawirusem? Totalitaryzm cyfrowy już blisko? I teraz może od końca Jan Zygmuntowski, proszę pierwszy. Mm-hmm. Dzięki wielkie. Był taki tekst, który opisywaliśmy swego czasu też ze znajomym naukowcem, który nazwaliśmy trochę katalogiem smutnych praw. Smutnych dlatego, że smutne, że takie prawa w ogóle trzeba tworzyć. W momencie, kiedy pojawiły się pierwsze pomysły, że od tej pory do sklepów będą wpuszczani tylko ludzie, którzy mają jakiś tam ten korona certyfikat, tak, czy jakąś legitymację, że są zdrowi, czy muszą aplikacją dać się jakoś zmierzyć, czy muszą mieć aplikację. Cała masa tego typu pomysłów powstawała, szczególnie w Wielkiej Brytanii, która lubi takie właśnie rynkowe, neoliberalne podejście połączyć od razu z pałką skierowaną na zwykłego człowieka. W ogóle Anglosasi mają to jak gdzieś w tym swoim całym układzie takim społeczno-politycznym. To zaczęło nam się właśnie wtedy wydawać, że te rozwiązania idą w takim kierunku, który co jeśli zostanie z nami na dłużej, tak? Znaczy, co jeśli zgodzimy się na nie dzisiaj, później dowiemy się, że w sumie to ten mamy drugi lockdown, może będzie czwarty, może przy kolejnej jakiejś epidemii czy pandemii uznamy, hej, skoro tym razem chcieliśmy uchronić się przed śmiertelnością na poziomie XYZ, to dlaczego nie mielibyśmy zrobić tego przy śmiertelności, która jest tylko 0,1 punkta procentowa niższa, tak? Może też powinniśmy. Więc trochę poczuliśmy, że tutaj właśnie jest ten moment. No i niebagatelna jest jednak rola znowu tych wielkich korporacji, szczególnie Google i Apple, żeby dać Państwu jakąś taki background trochę, co się wydarzyło. Był moment, kiedy wszystkie kraje chciały zbudować swoje aplikacje, które śledziłyby kontakty, tak? Pozwalałyby w sposób, który nie mówi ja znam się z kimś albo byłem gdzieś jako osoba, zarazem powiadomić mnie, że ta inna osoba była w moim pobliżu i była chora. I wszyscy zaczęli zmagać się z jednym problemem. Najlepszy mechanizm do tego to jest Bluetooth, natomiast on po prostu zżera baterię bardzo szybko. W związku z czym trzeba było zmodyfikować tą bibliotekę, na której Bluetooth jest uruchomiony. No i mimo, że niektóre kraje, jak na przykład Polska akurat, w otwartym dostępie, pokazując, że to nie jest inwigilacyjna technologia, budowały swoje rozwiązania, no okazało się, że na końcu przyszedł Google i Apple i powiedzieli, łączymy siły, zarówno w Androidzie, jak i iOSie, wdrożymy nowy standard, to będzie biblioteka tak zwana Exposure Notification i ta biblioteka na zasadach, które tylko my znamy, ponieważ to my napisaliśmy tą bibliotekę i nie ujawniamy jej serca wszystkim, to my będziemy ten standard robili i wszystkie aplikacje krajowe będą wykorzystywały tą bibliotekę. I ta biblioteka oczywiście została pochwalona przez część zwolenników prywatności jako coś, co na przykład nie wysyła do żadnej centralnej bazy informacji o tym, gdzie ja byłem. Tylko że z punktu widzenia na przykład trenowania sztucznej inteligencji, ja nie muszę wiedzieć, gdzie był ten konkretny obywatel. Wystarczy mi prześledzić jakąś sieć kontaktów, puścić algorytm, który w federacyjnym uczeniu przejdzie po tych kontaktach i już będzie wiedział, jakie są nawyki konsumenckie tej jednej osoby, ponieważ zna nawyki konsumenckie innych osób, z którymi ta osoba się spotkała. Więc zagrożenia nam rosną coraz bardziej, a my, kiedy wielkie korporacje wchodzą na obszar taki tradycyjnie zarezerwowany dla sfery publicznej, sektora publicznego, tak, usług publicznych, jak zdrowie, jak bezpieczeństwo, pozwalamy na to, żeby te korporacje przychodziły i oferowały jakieś standardy, które mogą być totalnym koniem trojańskim. Tymczasem my akceptujemy to, mówimy, powinniśmy to, co powinniśmy powiedzieć, czy przy okazji szczepionki teraz, czy przy okazji tych standardów, to jest absolutnie nie wyrazimy na to zgody. Nikomu nie pozwolimy tego wdrożyć, dopóki algorytm nie zostanie ujawniony i przetestowany przez chociażby ocenę skutków algorytmu, coś, co jest postulowane przez wielu ekspertów. A w przypadku takich patentów jak szczepionka na koronawirusa, to musi być globalne dobro wspólne, zero negocjacji.
nie wpuszczać żadnej szczepionki, która nie jest globalnym dobrem wspólnym, która może być przetestowana i która może być za darmo udostępniona całemu światu. To jest logika, która wydaje nam się normalna, tak? W sensie chcemy jak najszybciej zwalczyć tą pandemię. Dlaczego nie możemy potraktować pewnych dóbr jako dobra wspólne, globalne dobra wspólne? Dlaczego nie możemy spojrzeć w te bebechy i stwierdzić, sprawdźmy, co tam jest w środku? Jeśli nie robimy tego, no to znowu obudzimy się w rzeczywistości, w której Google i Apple kontrolują nową bibliotekę do cyfrowego nadzoru, która może być na przykład wkrótce wykorzystana przez Amazona, żeby sprawdzać, czy pracownicy są blisko siebie, bo może wtedy rozmawiają i chcą się uzwiązkowić, a dwie korporacje będą pilnowały szczepionki do tego koronawirusa, a jak za chwilę zmutuje w nowego, to będą pierwsze, żeby kontynuować to. Bardzo poważnie się tego obawiam. Dziękuję. I to samo pytanie, koronawirus, technologie, relacje człowiek, społeczeństwo, technologia, Maciej Kawiecki. Termin jakby cyfrowy totalitaryzm najczęściej używa się w kontekście Chin i w kontekście tego, co dzieje się z systemem zaufania, tak zwanym systemem zaufania społecznego w Chinach, czyli systemem takiego globalnego, nie globalnego, regionalnego, ale nadzoru nad obywatelami. I rzeczywiście akcentuje się też system polityczny w Chinach. No i używa się w konwencji totalitaryzmu cyfrowego. Uwzględniając oczywiście też to, że Chiny dzisiaj przez swoją politykę mają taką tendencję do zarażania całego świata tym swoim podejściem. I co do tego bym się zgodził, że jest to zagrożenie dla świata technologii i że jest to zagrożenie dla naszego rozwoju i użyłbym terminu totalitaryzm cyfrowy. Natomiast przestrzegałbym przed rozszerzaniem definicji tego terminu i używaniem go do takich określeń monopolu gigantów technologicznych, tych wszechwładzy podmiotów gigantów technologicznych, gromadzenia ogromnej ilości danych, dlatego bo totalitaryzm charakteryzuje się przymusem. Natomiast dzisiaj bardzo często, to jest moje jakby empiryczne doświadczenie z czasów wdrażania RODO, my jesteśmy naprawdę świadomi ryzyk związanych z udostępnianiem danych. My bardzo często robimy to, bo po prostu chcemy i coraz mniej znajduje dla nas usprawiedliwienia, że robimy to nieświadomie. Więc tutaj bym był ostrożny z używaniem terminu totalitaryzm. Ale chciałem coś też Państwu przeczytać, żeby być takim bardzo ostrożnym przed budowaniem wizji futurystycznych, dlatego bo jakby Stanisław Lem z jakichś względów był jeden i bardzo mało futurystów udaje się go dogonić. To jest tekst, który ja pamiętam do dziś, Jana Tokarskiego, którego w ogóle bardzo cenię, ukazał się 6 marca 2020 roku na łamach Rzeczpospolitej. Ja go przeczytałem z zapartym tchem, byłem nim zachwycony. Pozwolę sobie przeczytać fragment tego tekstu. Zaznaczam marzec 2020 roku. W wirtualnym świecie nic nie ginie. Przeogromna wiedza o mnie oraz o nas wszystkich jest przez cały czas skrupulatnie gromadzona, kto i kiedy zrobi z tej informacji użytek. Co jeszcze ważniejsze, w jakim celu? Wielkie rewolucje dokonują się nieraz bezszelestnie, w niemal niezauważalny sposób. Z dnia na dzień nie odnotowujemy żadnej wyraźnej zmiany. Restauracje są wciąż pełne ludzi, autobusy i pociągi odjeżdżają z przystanków zgodnie z rozkładem jazdy. Swoją codzienną rutyną pochłaniane są urzędy, banki i kościoły. Dopiero oglądając rzeczy z pewnego dystansu można stwierdzić, że właśnie w tym momencie dokonała się znacząca zmiana, że od tego miesiąca i tego dnia należy zacząć datować początek jakiegoś znaczącego procesu. Rok 2020 może okazać się dla wszystkich przyszłych historyków takim właśnie momentem. Nie za sprawą Brexitu, wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych czy wydarzeń na Bliskim Wschodzie. Może zapisać się w dziejach jako symboliczny moment narodzin nowego totalitaryzmu, a wszystko za sprawą, i tutaj gdyby padło słowo pandemii, to wszyscy byśmy przyklasnęli i powiedzieli, że tekst jest futurystyczny. Za sprawą wdrażanego w Chinach na pełną skalę systemu zaufania społecznego. Dzisiaj, kiedy czytamy ten tekst, kiedy czytamy tekst o pełnych restauracjach, kiedy czytamy tekst o otwartych kinach, kiedy czytamy tekst o otwartych bankach, kościołach, urzędach, i poszukiwanie totalitaryzmu technologicznego tylko i wyłącznie w Chinach, prawda, zupełnie pozbawienie kontekstu pandemii, wydaje nam się śmieszne. Nie? Wydaje nam się tak strasznie nienaturalne, tak nietrafione, że wydaje się śmieszne. Wystarczyło kilka tygodni, żeby tego typu tekst całkowicie się zdezaktualizował.
Dlatego jestem bardzo ostrożny z budowaniem, z przewidywaniem przyszłości, bo żyjemy w czasach, w których tak naprawdę zmienność ich jest przez naszą taką globalną migrację jest tak gigantyczna, że w zasadzie przewidywanie wymaga nieprawdopodobnej wiedzy wielosektorowej, wrodzonej inteligencji i cech, którym ja nie czuję się zaopatrzony przez naturę. W związku z tym jestem bardzo ostrożny przed takimi predykcjami. Dziękuję. A jak sprawa wygląda z pozycji Biura Bezpieczeństwa Narodowego, panie Andrzeju? Tego nie mogę powiedzieć. To wiemy, wiemy. A może trochę? Odklauzulowane, mogę powiedzieć, jak z pozycji analityka, który ma codename Zybertowicz, jak to wygląda. Może najpierw krótko, a potem dokładnie. Krótko jest tak. Zanim zatriumfuje prawdziwy totalitaryzm, będzie faza chaosu, wiele ofiar, wiele krwi, wiele konwulsji cywilizacyjnych. A teraz troszkę dłużej. Znowu muszę polemizować z doktorem Kaweckim. Totalitaryzm możemy definiować co najmniej na dwa sposoby. Poprzez etymologicznie, poprzez odniesienie do pewnej całościowości, całościowego kontrolowania życia społecznego wraz z życiem duchowym ludzi, ale także przez to, jak co powiedział doktor Kaweski celnie, totalitaryzm charakteryzuje się przymusem. Jako technokrata czy technoentuzjasta on nie widzi tego przymusu. I tu prosta historia. Kilka lat temu rozmawiam ze studentem prawa z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, pasjonatem prawa. Chłopak nie zalogował się na grupie facebookowej swojego pierwszego roku, bo gdzie się umawiali, jak myślał, głównie na piwo, nie chciał tracić czasu, chodził do biblioteki i z pasją studiował wszystkie przedmioty. Pod koniec roku okazało się, że on, który potrafił błyszczeć na dyskusjach, na seminariach, miał średnią nieznacznie przekraczającą 4, a jego koledzy, którzy się bardzo mało uczyli, miały średnio około 5. Dlaczego? Bo na tej grupie facebookowej wymieniali się informacjami, jakie są ulubione pytania, jakie są ulubione motywy, schematy narracyjne wykładowców. I on zorientował się, że jeśli chce być dobrym studentem, musi korzystać z tego narzędzia, którego negatywne oddziaływanie na wielu polach rozumie. To jest właśnie przymus i dotyczy to wielu sytuacji. Mi się wydaje, że przegapianie takiej oczywistej, przymusowej sytuacji technologicznej przez doktora Kaweckiego jest zaskakujące, co technoentuzjast czy technofilia może zrobić z umysłem inteligentnego przecież obserwatora rzeczywistości. A teraz problem totalitaryzmu cyfrowego w kontekście tej całościowości. Tutaj częściowo pójdę torem zgodnie z tym, co mówił doktor Jan Zygmuntowski. Proszę zwrócić uwagę, kto najbardziej zyskał w sensie ekonomicznym i w sensie mocy sprawczych w czasie pandemii? No giganty technologiczne, czy chińskie, czy kalifornijskie, amerykańskie. Wskaźniki notowań giełdowych poszły do góry, więc widać, oni są beneficjentami tego, żeby uzależnianie od tych technologii rosło. I tu muszę wrócić to, co już powiedziałem. Powierzchowne myślenie polega na ekscytowaniu się i pocieszaniu się tym, jak wspaniale jest, że mamy te zdalne technologie, bo nie jesteśmy od siebie odcięci. Możemy z bliskimi rozmawiać, możemy prowadzić lekcje, wykonywać pracę, robić spotkania, Netflixować się i tak dalej, i tak dalej. A mało kto dostrzega, że nie tylko przyspieszenie obiegu ludzi, towarów, informacji, już nie idei, poprzez sieć cyfrową przyczyniło się po pierwsze do niekontrolowanej ekspansji pandemii, po drugie przyczyniło się do czegoś o wiele poważniejszego. Nastąpiła zmiana horyzontu poznawczego ludzkości. Cyfrowa infosfera jest strukturalnie zatruta i opóźnia
właściwe zdiagnozowanie, które na przykład z metod zmagania się z pandemią są słuszne, trafne, wydajne, a które nie. Żyjemy w strukturalnie zatrutej infosferze, która paraliżuje zdolności rozumu, jakie ten posiadał w epokach wcześniejszych. I niedostrzeganie tego jest właśnie sukcesem tej strukturalnie zatrutej infosfery. I żeby zakończyć, to strukturalne zatrucie infosfery jest strukturalne w tym sensie, że jak jeden z ekspertów Facebooka powiedział, jeśli weźmiemy piramidę całego obiegu informacji Facebooku, to drobny czubek tej piramidy są to operacje specjalne, operacje psychologiczne, na przykład tajnych służb. Druga większa część tego czubka to jest spam i fraud, czyli oszustwa cyfrowe, a większość to jest zatrucie przez spontaniczne trollowanie, organiczne zatrucie przez autotrollowanie tej sfery przez zwykłych użytkowników. Dziękuję. Ja tylko nawiązując do wypowiedzi pana Macieja Kaweckiego, zareklamuję na stronie Instytutu Spraw Obywatelskich wywiad pod tytułem Chiński system oceny społecznej Orwell i Huxley w praktyce. Bardzo polecam ten wywiad, bo on właśnie opowiada dlaczego, myślę, że daje odpowiedź, dlaczego tam nad koronawirusem zapanowano. I co nas może oczywiście czekać, trudno powiedzieć, ale zmierzamy do czwartego pytania. Tym razem proszę właśnie pana Macieja Kaweckiego o odpowiedź, ale wstęp jest taki. Biotechnologia w przeciwieństwie do wielu innych osiągnięć nauki łączy w nierozerwalną całość oczywiste korzyści z mniej oczywistymi zagrożeniami. To Fukuyama. I znowu Lem. Ilość instytutów, które się badaniami genetycznymi zajmują, jest ogromna. Wtargnął tutaj nieprzyjemny czynnik komercjalny, o którym dawniej w związku z nauką w ogóle naiwnie nie myślałem. W dziedzinie tej pogrzebane są jednak miliardowe pieniądze, by wspomnieć choćby farmakogenomice. Ostatni potop publikacji dotyczących badań genomu przypomina mi to, co się w sporcie dzieje przy końcówce biegu, czyli tak zwany rzut na taśmę. Taśmą jest w tym przypadku Nobel i wszyscy się spieszą, aby tę nagrodę złapać. To Stanisław Lem. No i teraz wiadomość sprzed 2 miesięcy. Nagrodę Nobla za rok 2020 w dziedzinie chemii 2020 otrzymały twórczynie precyzyjnych nożyczek do genów. Tak zwana technologia CRISPR, niektórzy ją nazywają nowe GMO. I pytanie do panów, czy wiadomość o Noblu za nożyczki Pana Boga to dobra czy zła wiadomość dla zwykłych obywateli? Czy za rogiem czekają dzieci na zamówienie, nieśmiertelność i koniec człowieka? Panie doktorze. To jest bardzo trudne pytanie dla mnie. Ono wynika stąd, że jestem w tym temacie bardzo rozdarty, bo ja znam felieton, z którego pochodzi wypowiedź cytowana przez pana redaktora Stanisława Lema. Badania nad genetyką i tak zwana terapia celowa w chorobach nowotworowych ratuje życie mojej matce, która jest bardzo ciężko chora na nowotwór. Dzięki terapii celowej może nie być atakowana gigantyczną ilością chemioterapii, która niszczy wszystkie komórki w organizmie, również nowotworowe, a wyłącznie komórki rakowe poprzez terapię, która naprawia błędy w genomach. I między innymi za to Nobel 2 miesiące temu. I taka genetyka nie budzi żadnej wątpliwości z mojej strony. To znaczy, to jest jedno z największych osiągnięć, terapia celowa w chorobach onkologicznych, aczkolwiek nie rozpropagowana jeszcze niestety w Polsce, to jest zdecydowanie rozwiązanie warte Nagrody Nobla. Natomiast pozostały obszar genetyki,
obszar tworzenia ksenobotów, o których słyszeliśmy pół roku temu, czyli robotów, które składają się z komórek żaby Xenopus, stąd nazwa ksenobot. Badania, które są rzeczywiście tworzone w Rosji pod nazwą nieśmiertelności, gdzie rosyjscy miliarderzy budują taką iluzję tworzenia po pierwsze warunków dla życia człowieka, które zapewnią mu życie w okresie około 160 lat, a po drugie przeniesienie znacznej części mózgu człowieka do jakiejś maszyny, która czy sieci neuronowych na wzór sztucznej inteligencji. Jest przeze mnie oceniana oczywiście negatywnie, to znaczy jako coś, co ingeruje w naturę człowieka, jako coś, co zatraca pewne granice i z tym się nie zgadzam. I to oceniam bardzo nagannie, jako budowanie jakiejś takiej iluzji rzeczywistości. Więc nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie zero-jedynkowo, dlatego bo badania genetyczne też z bioetycznego punktu widzenia są oceniane bardzo różnie. Zależy o jakich badaniach mówimy, na co są ukierunkowane. Jeżeli chodzi o walkę z chorobami śmiertelnymi, to chcemy żyć wszyscy dłużej. Wszyscy zadajemy sobie pytanie, dlaczego ja padłem ofiarą takiej choroby, a nie ktoś inny. Jeżeli jesteśmy w stanie, wykorzystując naukę, z tym walczyć, to róbmy. Natomiast ingerencja w jakby takie już jakby trwałe procesy życiowe, gdzie zadajemy sobie pytanie, czym jest taki ksenobot, tak? Czy to jest istota żywa, czy to jest istota martwa, czy to jest rzecz, czy ja z punktu widzenia prawa cywilnego, nabywając taką rzecz, nabywam rzecz, czy nabywam zwierzę, które akurat w polskim prawie cywilnym, do którego w polskim prawie cywilnym stosuje się przepisy oczywiście o rzeczy, ale są systemy prawne, w których zwierzęta są traktowane inaczej, nie w prawa prywatnego, nie tylko jako rzeczy, prawda? W związku z tym to są jakby takie pytania, na które ja wolałbym sobie nie zadawać, nie musić szukać odpowiedzi. Więc tak się mogę do tego odnieść, ale mnie ten Nobel, to już tak pozwolę sobie na taką prywatną aluzję, mnie ten Nobel bardzo wzruszył. I telefon mojej mamy do mnie po tym, jak został ogłoszony ten Nobel, mnie bardzo poruszył. Ona do mnie dzwoniła jakby bardzo taka poruszona tym i wydaje mi się, że on jest adresowany też do takich ludzi, pokazując pewną szansę w genetyce, więc jestem sceptyczny z krytycznym podejściem do tej nagrody. Bardzo dziękuję za odpowiedź i to samo pytanie do pana Andrzeja Sybertowicza. Ja sądzę, że zanim zaczniemy się bardziej opowiadać po którejś ze stron, na przykład jak niebezpieczny jest potencjał manipulacji genetycznych i jak zbawcze to może być w przypadku leczenia niektórych chorób, ja bym chciał zobaczyć profil klasowy rzeczywistego rozwoju tej technologii. Czy to nie będzie tak, że leczenie ludzi z warstw uboższych będzie alibi dla rozwoju technologii, które tak naprawdę będą służyły zupełnie innym celom niż medyczne, bo argumenty, że się ratuje życie, ratuje się zdrowie, są argumentami, które stoją za ogromnymi zyskami wielkich korporacji, które jak wiemy chorobami sierocymi się nie zajmują, chorobami ludzi biednych, z biednych rejonów świata się nie zajmują, a zajmują się często chorobami, na które choruje nieduża liczba, ale ludzi bardzo bogatych, z bogatych krajów świata, którzy sami zresztą często swoimi majątkami współfinansują te badania. Ale gdyby chcieć wyjść poza schemat subiektywnych preferencji jeszcze, to ja bym na to proponował spojrzeć w innej heurystyce. Mianowicie współczesna cywilizacja ma problem między innymi dlatego, że rozum ludzki ugina się pod ciężarem złożoności świata, który wytworzyliśmy i wola polityczna demokratycznych reprezentantów też się ugina pod ciężarem tej złożoności. Ta złożoność powoduje, że działa się metodą strażacką. To jest określenie Stanisława Lema, który mówi, kiedy się pracuje metodą strażacką. Wybiera się to, co się pali, trzeba rozwiązać w tym momencie. Otóż ciśnieniem mediokracji, a w ostatnich latach nawet memokracji, powoduje, że politycy, żeby w ogóle zachować pływalność
swojego rządzenia, jakieś minimum sterowania, minimum governance systemu, działają czysto strażacko, reagują pod wpływem ciśnienia medialnego czy opinii społecznej, nie będąc zdolnymi do działania szeroko i długodystansowego. Ta złożoność cywilizacyjna jest główną chorobą. I teraz powiększanie możliwości manipulacji genetycznych jest otwieraniem kolejnych parametrów systemu społecznego, które przez wieki były zamknięte, a nagle funkcjonowały jako pewna rama brzegowa procesu dziejowego. To zostało teraz otworzone, skokowo zwiększy prawdopodobnie złożoność i wszystkie błogosławieństwa tego typu, jak te, które pan Maciej wymienił, zostaną skasowane przez efekty negatywne, które dzisiaj jest bardzo trudno przewidzieć. Dziękuję bardzo. Jan Zygmuntowski, proszę o odpowiedź. Po tych dwóch wypowiedziach ciężko jest jeszcze dodać moim zdaniem coś sensownego, ale chciałbym też zaproponować jeszcze inną perspektywę. Też jestem tego zdania, że rośnie kompleksowość naszego świata, ale przyświeca mi myślenie Lema z Golema XVI, tam gdzie wyobrażał sobie tą maszynę, która tak jak Golem no, w żydowskiej kabale był jakby ciałem poruszanym jak maszyna, ale bez umysłu, tak Golem XVI Lema był na odwrót trochę dla takiej zabawy intelektualnej, był czystym umysłem superkomputeru bez żadnego ciała, który zresztą, tu wiele nie zaspoiluje, ale nie był za bardzo zainteresowany ludźmi ani przebywaniem z nami. I tam jednak ta perspektywa cywilizacji, którą Lem nakreślił, jest taka, że rozum człowieka zdecydowanie wymknął się z tych biologicznych ram, tych, które no przede wszystkim mówią mu, że ma się reprodukować i ma po prostu, ma powstać nas, człowieka, jak najwięcej, mamy się rozmnażać i to jest wszystko. I rozum zaczął w pewnym momencie służyć sam sobie, mamy tu, nie wiem, jakiegoś Freuda, sublimowanie naszych popędów do tworzenia sztuki, kultury, cywilizacji. I w związku z tym mam wrażenie, że kiedy stajemy przed problemem kompleksowym, problemem złożoności, no to odpowiedzią na to może być też zwiększenie naszego kolektywnego capacity, naszej zdolności do rozwiązywania tych problemów. I jeśli jest jakiś przykład historyczny, to jest nim Wikipedia, to znaczy udało nam się naprawdę stworzyć i do dziś podtrzymywać największą encyklopedię, globalną encyklopedię, która jest globalnym dobrem wspólnym. Bardzo demokratyczną. Nie? Skrajnie demokratyczną, choć oczywiście w środku powstają hierarchie, ale jakiś sposób zarządzania tym musi istnieć. I wobec tego wyzwania, jakim jest modyfikacja genetyczna, możemy, no mamy dwa wyjścia. Jest wyjście konserwatywne, tradycyjne. To jest wyjście zakazania, moralnego zakazu, cofnięcia się, powiedzenia nie wchodzimy w to. Natomiast jest drugie wyjście, to jest wyjście, które myślę, że ja oferuję filozoficznie po prostu jako wyznający inne wartości, to znaczy zwiększania przede wszystkim naszej kolektywnej możliwości odpowiadania na te wyzwania i wykorzystywania ich. I absolutnie rozumiem wszystkie zagrożenia biorące się z podziałów klasowych i jestem zdania, że to jest główne zagrożenie. Zamiany modyfikacji genetycznych w towar, w ogóle traktowanie tego jako towar, a nie element po prostu usługi systemu ochrony zdrowia, który jest publiczny, tak, w związku z czym i uniwersalny, w związku z czym mamy pełną kontrolę nad nim. Jeśli mamy społeczeństwo klasowe i kapitalistyczne, to zawsze będą te jednostki, które będą chciały wykorzystać tę technologię w ten sposób. W oczywisty sposób zatem rzeczywistość współczesna, mocno naukowa, taka, w której mamy technologie, które mediują nam współpracę i demokrację na coraz większych poziomach, no jest rzeczywistością, w której musimy pozbyć się po prostu społeczeństwa klasowego, musimy je obalić, a razem z nim kapitalizm. To jest jedyne wyjście. Wyłącznie w społeczeństwie bezklasowym i w społeczeństwie równym nie będziemy mieli tego zagrożenia, albo będzie ono jak najszybciej neutralizowane. Żadna oligarchiczna jednostka nie będzie w stanie wykorzystać tego szybciej niż zostanie zneutralizowana przez ten system. Więc ja postrzegam raczej tu społeczeństwo wtedy bezklasowe i takie równe jako taki zdecentralizowany system, gdzie szybciej wyłapuje się odchylenia i je rozwiązuje. Natomiast jeszcze w tej ostatniej, lekko ponad minucie, którą mam, chciałbym wprowadzić jeszcze jeden wątek, to znaczy
tego, w jaki sposób podstawą działania współczesnego kapitalizmu jest spychanie dwóch kosztów na zewnątrz. Kosztów środowiskowych, i to jest oczywiste chyba, natomiast drugi koszt to koszt reprodukcji społecznej, czyli rodzenia dzieci, wychowywania dzieci, edukacji, dbania o zdrowie psychiczne, odświeżania siebie, tak, żebyśmy nawet na tych portalach mogli ciągle generować strumienie danych o wysokiej wartości. I teraz to jest związane też z tym, że państwo neoliberalne, współpracujące z tego typu dużymi korporacjami, w pewnym momencie sięga po aparat opresji związany z konserwatywnymi wartościami i z religiami, żeby utrzymać te koszty na najniższym poziomie, żeby powiedzieć tym jednostkom na samym dole, to wy jako rodzina, to jest wyłącznie wasza odpowiedzialność, macie to brać na siebie. To jest powód, dla którego teraz właśnie, a nie w innym momencie, wybuchł strajk kobiet i dlaczego właśnie teraz mamy taką ogromną, międzynarodową i finansowaną międzynarodowo kampanię walki o odebranie praw reprodukcyjnych kobietom. I w związku z tym sądzę, że najbardziej radykalna technologia tego wieku, który nadchodzi, to będzie po pierwsze technologia rodzenia dzieci po prostu w inkubatorach, a po drugie, no, naszym celem wtedy będzie takie sterowanie jej, żeby maksymalnie zabezpieczyć po pierwsze no, godne sprawowanie praw reprodukcyjnych i wykorzystanie tego w uniwersalnej służbie zdrowia i dla uniwersalnych praw, a nie dla jakiejś chorej surogacji, którą mamy już dzisiaj, tak? Tylko że tymi inkubatorami nie są maszyny, tylko żywi, biedni ludzie. Dziękuję. Dziękuję za tą serię pytań. I ostatnie pytanie podzielone na dwie części. Co robić? Co robić w takiej sytuacji, w takim świecie, jakim żyjemy, w sytuacji, którą panowie nakreślili? I po pierwsze, co powinno robić państwo? Tutaj takie wprowadzenie od Neina Postmana. Chodzi mi o to, że jeśli chcemy uczynić edukację technologiczną częścią programu kształcenia, celem takiego kroku winno być nauczanie młodych, jak używać technologii, w przeciwieństwie do bycia używanym przez technologię. A to oznacza, że muszą wiedzieć, jak stosowanie technologii wpływa na społeczeństwo, w którym żyją oraz na ich własne życie. To postulat czy rekomendacja dla państwa ze strony Postmana, a może warto, proszę państwa, przy Sejmie powołać Biuro Wartościowania Techniki. Podobne do biura, które powstało w 1972 roku przy Kongresie Stanów Zjednoczonych i przez 20 lat z powodzeniem działało do momentu, kiedy zostało rozwiązane przez republikanów. O tym często wspomina profesor Lech Zacher w Polsce. No i pytanie do panów. Co państwo powinno robić w takiej sytuacji, w jakiej mamy, w tych relacjach technologia, społeczeństwo, człowiek? Poproszę Andrzeja Zybertowicza o pierwszą wypowiedź. Proszę o włączenie mikrofonu. Państwo powinno robić dużo rzeczy, których niestety nie robi. Zacznę od prostej sprawy, która jest jednym z moich koników, mianowicie częścią edukacji powszechnej powinno być uczenie, jak działają cyfrowe technologie uzależniające i uczenie serii heurystyk, żeby sobie z tymi technologiami radzić. Uczestniczyłem szereg razy w posiedzeniach, jako gość, w posiedzeniach Rady Cyfryzacji przy Ministerstwie Cyfryzacji i sprawę wrzucenia modułu rozpoznania uzależnień cyfrowych i uczenia od najmniejszych klas dzieci radzenia sobie z tendencjami do cyfrowych uzależnień wrzucałem w momencie, gdy opiniowane były rozmaite programy budowania kompetencji cyfrowych. I mimo poparcia sporej części rady, urzędnicy ministerialni wykazywali małą jakby wolę, świadomość tego, jak ważnym elementem edukacji społeczeństwa to mogłoby być. Mam wrażenie, że po prostu, tak jak już mówiłem, politycy działają pod wpływem dwóch ciśnień, grup interesów, także lobbystycznych oraz presji medialno-memicznej. I jak tych presji nie ma, to nie jest to rozwiązywane. Więc jakby, ale to jest tylko drobny fragment. Natomiast nie sposób nie zareagować tutaj na przedstawioną przez Jana Zygmuntowskiego wizję społeczeństwa bezklasowego. Otóż w sensie bajkowym, tak przed snem,
albo na wakacjach, to się mogłoby wydawać miłe, ale mam wrażenie, że jest to wizja niebezpieczna przez swój brak realizmu, że obiektywna dynamika systemów społecznych jest tego typu, że one budują hierarchię. I to jest stary, poroniony projekt, który już przyniósł wiele milionów ofiar. I zgadzam się, że trzeba w jakiś sposób wyjść z tej dynamiki kapitalizmu, która jest chorą dynamiką hiperindywidualizmu, hiperkonsumeryzmu, konsumpcjonizmu i tak dalej. I chętnie bym o tym w spokojny sposób, a na tyle, na ile to możliwe, bez plemiennych zacietrzewień przedyskutował, ale mam wrażenie, że powtarzanie tej formuły z zapominaniem, co się wydarzyło w XX wieku, brzmi trochę nieodpowiedzialnie. Co państwo może robić? Wydaje mi się, że takie państwo jak polskie, funkcjonujące w pewnym ekosystemie technologicznym, mogłoby zrobić to, żeby na forach unijnych bardziej stanowczo wspierać te nurty myślenia, które są na przykład z jakąś formą internet governance, czyli że świat cyfrowy musi podlegać jakimś regulacjom i nie możemy w żadnym przypadku kupić propagandy gigantów technologicznych typu Google, że oni mają swoje kodeksy uczciwego postępowania i już państwa nie muszą regulować funkcjonowania tych podmiotów. Tą propagandę musimy odrzucić. Cieszę się, że w tym punkcie z Janem Zygmuntowskim mamy, jak rozumiem, wspólną perspektywę. No, dziękuję za ten głos. Bardzo się cieszę, panie profesorze, że pan tutaj interweniuje w Radzie Cyfryzacji. My we wtorek mamy inaugurację publikacji Ratuj Dzieci, edukacja technologiczna o e-uzależnieniu i elektrosmogu. To wykorzystamy pana ścieżkę i też do Rady Cyfryzacji się zgłosimy. To samo pytanie do Jana Zygmuntowskiego. Super. Ja bym tylko bardzo krótko chciał się odnieść, że licytacje na ofiary zbrodniczych systemów mogłyby być długie. Ja szczęśliwie jestem młodą osobą, więc mogę zaczynać ze swoją własną kartą i na pewno nie warto powtarzać żadnych porażek w przeszłości. Ale no właśnie, ale z własną kartą nie znaczy, że pan powinien powtarzać te same błędy. Cóż, no cel, znaczy to jestem przekonany, że raczej to środki. Jeśli coś nie wyszło, to środki zostały udowodnione jako bezsensowne, a niekoniecznie cele. Natomiast przechodząc do właściwej treści tego pytania, to zgadzam się absolutnie z tą perspektywą regulacyjną. Powołaliśmy taką koalicję ekspercką Polskiej Karty Suwerenności Cyfrowej, która nawet na poziomie polskim wydała już raport jeden Polska Suwerenna Cyfrowo, właśnie o tym, co jest możliwe nawet na poziomie naszego kraju, a co niestety ciągle znajduje umiarkowane zainteresowanie. Jak na razie widzimy, no głównie gdzieś tam jakieś lekkie zainteresowanie ze strony posłów, oczywiście lewicowych, którzy szczególnie o podatku cyfrowym przypominają rządzącym. Kiedyś był to element piątki Kaczyńskiego, niezrealizowany, jak wiemy. Natomiast mam wrażenie, że chcąc uniknąć tego takiego najbardziej, no to pytanie, które padło, najbardziej chyba dotyka nawet nie konkurencji między firmami czy jakiejś takiej regulacji na poziomie światowym czy europejskim, ale takiej perspektywy ludzkiej, prawda? Człowieka jako pracownika, człowieka jako podmiotu nadzoru. Już w latach 70. Chris Harman, który był wtedy szefem takiej brytyjskiej, jednej z mniejszych brytyjskich partii socjalistycznych, napisał taki manifest "Is a machine after your job?" Tak, czy robot idzie po twoją pracę? I już w pierwszym akapicie odpowiadał: nie idzie po twoją pracę. Ta narracja jest po to, żebyś ty zaczął bać się o swoją pracę i żebyś dał siebie nadzorować w pracy, żebyś pozwalał, żeby wdrażano narzędzia, które zwiększają twoją efektywność. To jest to, co powiedziałeś. I w ramach tego eseju był taki zestaw rzeczy, na które nie powinniśmy się zgadzać za wszelką cenę. Znaczy powinniśmy od razu powiedzieć nie, albo przynajmniej zbadajmy to. To właśnie były pomiary efektywności w pracy, to były inwazja w prywatność, czyli na przykład w prywatną korespondencję. To są postulaty z lat 70. Nie było jeszcze wtedy internetu. Nie było szansy, żeby tak jak dziś rozmawiać o RODO czy o inwigilacji służbowego laptopa.
Więc te pomysły powracają i te cyfrowe prawa swego rodzaju też powracają. Mam takie wrażenie, że edukacja jest rzeczywiście tutaj kluczowa, jest podstawą, natomiast bez tej zmiany jakiejś regulacyjnej, bez twardego postawienia granicy, ale granicy tego, na co przyzwalamy po prostu największym firmom, na interwencje w nasze życie konsumpcyjne, jako pracowników przede wszystkim, jako obywateli, i RODO jest tego dobrym początkiem, no to sama edukacja nie wystarczy, bo to nie jest symetryczna gra, w której my mówimy, wstajemy i mówimy, nie ma przymusu. Tutaj i tu robimy pewien powrót do tego totalitaryzmu. Przymus może istnieć przez przymus ekonomiczny, który nie jest przymusem oczywiście takim no, totalitarnym w rozumieniu, ktoś stoi z pałką, ale może być tak samo dotkliwy. Natomiast jest oczywiście ukryty za rzekomo wolnościowym systemem ekonomicznym. I żeby zakończyć tą wypowiedź, to mam taką szczerą nadzieję i mam takie wrażenie, że jednak coraz więcej osób się orientuje w tej mistyfikacji, którą twórcy technologii roztaczają, że jednak te próby takiego mówienia takim językiem trochę wiosek podtiomkinowskich, malowania trawy na zielono, no zdradzę na przykład, że Amazon odpisał do części posłów polskiego Sejmu, przysłał takie pismo, w którym rozwiewa kłamstwa, które powiedzieliśmy, i jest to pismo, którego myślę nie powstydziliby się propagandziści z głębokich lat 50. Absolutnego pustosłowia, braku jakichkolwiek dowodów, liczb, faktów, i mam wrażenie, że to jest coraz bardziej widoczne, to pęknięcie między obserwowaną rzeczywistością i tym pchaniem na potrzeba edukacji, potrzeba regulacji, potrzeba lepszych technologii, które zbudujemy od początku dobrze, od początku jako spółdzielcze, od początku jako prywatne, to w Państwa języku, w sensie tego RODO, jest prywatność od fazy projektowania, tak? Dużo więcej potrzebujemy takich właśnie wartości od tej fazy projektowania. I te wszystkie ruchy będą odpowiedzi. Dziękuję bardzo i ostatnia odpowiedź od pana Macieja Kawiesa. Ja postaram się bardzo, bardzo krótko. Tylko odniosę się do tych wypowiedzi, bo zostało bardzo dużo powiedziane. Zdecydowanie brakuje w Polsce jednostki, jaką byłoby Centrum Monitorowania Nowych Mediów, takiego silnego, z silnym zapleczem politycznym, czyli ja zawsze mówię, że technologie są neutralne politycznie, ale to nie oznacza, że muszą być daleko od polityki, bo żeby nadać im pewną rangę, pozycję, to muszą być blisko polityki. Zdecydowanie brakuje, tutaj zgadzam się absolutnie z panem profesorem, tu się akurat zgadzamy z panem profesorem Zybrytowiczem, że brakuje w polskim systemie edukacji nauki nowych mediów. Ja nazywam tak ten przedmiot na wzór Belgii, na wzór Holandii. Tak naprawdę nie znam odpowiedzi na pytanie i tu mogę powiedzieć w roli dziekana. Ja skierowałem pismo kiedyś do ministra edukacji narodowej, przepraszam, ministra nauki i szkolnictwa wyższego wtedy jeszcze, z pytaniem o taką rekomendację, takie stanowisko, czy rzeczywiście jest przyszłościowym założenie takiego kierunku studiów jako specjalności na kierunku informatyka. Tak, dobrze mówię, informatyka i pedagogika. Otrzymałem negatywną rekomendację z taką odpowiedzią, że oczywiście formalnie zajmuje się tym Polska Komisja Akredytacyjna, ale Ministerstwo Cyfryzacji taką nieformalną korespondencję z uczelniami prowadzi, że kierunki studiów powinny odpowiadać na zapotrzebowanie rynku, a ponieważ w podstawie programowej nie ma miejsca na naukę nowych mediów, to takie osoby nie miałyby miejsca zatrudnienia w polskim systemie szkolnictwa. Z drugiej strony, jak się apeluje do ministra edukacji narodowej o to, żeby wprowadzić do podstawy programowej takie rozwiązania, to słyszy się, że kto będzie uczył? Znów będziemy mieć polonistów, którzy są nauczycielami wiedzy o kulturze, w związku z tym w praktyce nie ma kto uczyć. I to jest odbijanie sobie nawzajem piłeczki, a jest to absolutnie must have. Zgadzam się również z tym, o czym powiedział pan profesor Zybertowicz. Ja obserwuję funkcjonowanie Rady do Spraw Cyfryzacji od bardzo dawna. I to jest chyba przykład tego, że tego typu organów się po prostu wyczerpała. One są niedecyzyjne, rozdmuchane, posiedzenia są bagatelizowane przez członków, tak naprawdę oprócz jakichś raportów, które nie mają żadnej sprawczej mocy, nie pełnią żadnej funkcji. I wydaje mi się, że po prostu formuła tego typu organów się wyczerpuje, nie sprawdza.
To tak odnosząc się do tych trzech wypowiedzi, które tu, dwóch wypowiedzi, które tutaj wcześniej usłyszałem. Dobrze, dziękuję bardzo. I ostatnie pytanie przed oddaniem głosu słuchaczom, telewidzom. Co mogą robić dzisiaj obywatele, którzy chcą stawiać opór ślepemu postępowi, nie chcą iść do przodu tyłem? I tutaj wprowadzenie znowu od Neina Fossmana z Technopolu, wymienię tylko: ludzie, którzy stawiają opór amerykańskiemu technopolowi, po pierwsze, odmawiają uznania wydajności za najważniejszy cel stosunków między ludźmi. Po drugie, co najmniej podejrzliwie traktują ideę postępu i nie mylą informacji ze zrozumieniem. Po trzecie, nie lekceważą starszych. Po czwarte, traktują poważnie lojalność wobec rodziny i honor rodzinny. A kiedy chcą z kimś nawiązać prawdziwy kontakt, oczekują, że ten ktoś będzie z nimi w jednym pokoju. A panowie, co radzicie obywatelom? Jan Zygmuntowski pierwszy. Bardzo obawiam się jednak porad, które wprost mówią, że przede wszystkim należy słuchać starszych, zdrowy rozsądek, tradycja i konserwatyzm, bo to właśnie trzymanie się starych rozwiązań prowadzi do ślepoty na nowe wyzwania. Takie mam zdanie. I chyba jestem częścią tego pokolenia, które zaczyna się powoli rozpychać łokciami przy tym stole, żeby proponować rozwiązania. Jeśli miałbym coś radzić, a z częścią tych stwierdzeń się zgadzam, efektywność nie może być, czy wydajność nie może być podstawą relacji międzyludzkich. Nie da się zastąpić żywych, takich face-to-face relacji komunikacją cyfrową. Jeśli chce się odzyskać takie minimum, to myślę, że ten kierunek cyfrowego minimalizmu, tego, że wiem, kiedy korzystam z technologii i wiem, do czego z niej korzystam, świadomie, w każdym momencie, kiedy to robię, żadnego bezmyślnego scrollowania czy żadnego sprawdzania odruchowo, sięgam po to wyłącznie, sięgam po narzędzie tylko wtedy, kiedy chcę. Gdybym przecież chodził cały czas po ulicy, trzymając pistolet w ręce, byłby to kompletny absurd, albo gdybym chodził z nożem cały czas. Narzędzia służą do konkretnych celów i musimy je zacząć postrzegać w ten sposób. No ale jednak nie, bez grupowej, masowej mobilizacji myślę, że taka indywidualizacja tych problemów niczego nie rozwiąże. Musimy masowo się organizować, naciskać, w związkach zawodowych informować o tych zagrożeniach i część związków zaczyna je zauważać. Musimy o nich rozmawiać politycznie i sprawić, żeby suwerenność cyfrowa to nie był śmieszny frazes, którym się można wytrzeć, a potem podpisać się z Googlem czy z Microsoftem umowę na usługi chmurowe, zamiast budować polską suwerenność w tym zakresie. Więc musi być ten nacisk na wielu różnych poziomach, bo tylko taka kolektywna organizacja jest w stanie przeciwstawić się tej sile, bo przeciwko sobie mamy firmy, które przypominam w Kalifornii, na samo jedno Proposition 22, które służyło tylko wyjęciu pracowników w transporcie tych gig economy, tak, z praw pracowniczych, były w stanie wydać $200 milionów na jeden stan, na jeden prosty lobbying. To jest ta siła, z którą się mierzymy, jest ogromna i w związku z tym musimy zacząć się coraz bardziej organizować. Dziękuję bardzo. Maciej Kawecki, proszę odpowiedź. No, z mojej perspektywy dwie rzeczy. Po pierwsze, umieć stawiać granice, to co powiedział pan Jan Zygmuntowski, czyli umieć stawiać granice, postawić sobie te granice i je konsekwentnie realizować. My mamy dzisiaj wielki problem ze stawianiem takich granic pomiędzy życiem prywatnym a służbowym, przez to, że wszyscy jesteśmy online. Jest takie poczucie, że przez to, że jesteśmy zawsze dostępni, to każdy może zawsze do nas dzwonić, każdy może zawsze do nas odpisać. Ja mam obowiązek odpisać, bo Messenger wyświetla, pokazuje, że wiadomość jest odczytana, prawda? I z tym musimy walczyć. To pierwszy obszar. Drugi obszar to krytyczne myślenie. I znów wracamy do tego młodego pokolenia, do pokazywania im tego umiejętność krytycznego myślenia, że to, co sieć pokazuje, to nie musi być prawda, że jest to przepuszczone przez kogoś kręgosłup subiektywny i że my musimy jeszcze przepuścić przez swój własny po to, żeby wyrobić sobie zdanie na ten temat. I to są chyba te dwie najważniejsze wartości. Umieć stawiać granice i przyjmować, że to, co czytamy, nie jest prawdą objawioną. I nie mówię tutaj tylko o internecie, i nie mówię tutaj tylko o technologiach, ale mówię tutaj również o mediach.
No właśnie, i tutaj przechodzimy do pana Andrzeja Zybertowicza. Mi przy tym pytaniu się przypomina takie zdanie, które pan napisał bodajże właśnie w samobójstwie oświecenia, że obywatele wychodzą na ulicę, kiedy są, raczej nie wychodzą na, raczej inaczej, kiedy są zmieniane ustawy w Sejmie, to wtedy podnosi się wrzawa. No chociażby teraz możemy to odnieść do Trybunału Konstytucyjnego i wyroku ostatniego, mamy mnóstwo ludzi na ulicach, a kiedy technologia zmienia nasze życie, to jest cisza. I obywatele się nie reagują. Panie Andrzeju. Tu jest właśnie punkt ciężkości, a chciałem o tym powiedzieć. Pozwolę sobie znowu, ale to wynika z szacunku do tego, co pan Zygmuntowski robi, na mały strzał w stronę lewicy, nie wiem, może nawet lewactwa. To dla mnie nie jest wyzwisko, tylko lewactwo to jest taka przekonanie, że poprzez pewne inżynierie możemy świat właśnie bezklasowym uczynić. Otóż mam wrażenie, że i u pana Jana, i u wielu innych przedstawicieli świata lewicy jest taki dreszcz emocji, że te manifestacje przynoszą ze sobą jakąś jutrzenkę wolności. No już nie udało się z Occupy, nie udało się z innymi antyglobalistami. To może tutaj wreszcie ta jutrzenka wolności zaświta. A teraz proszę sobie przez chwilę wyobrazić, że manifestacje pod hasłem wypier i tak dalej, to są przeciwko Google'owi, Facebook'owi, przeciwko firmom, które robią planowo postarzane samobójcze produkty, przeciwko firmom, które pakują małe produkty w ogromne opakowania, które obciążają być może w sumie per saldo ekosystem bardziej niż emisja węglowa. Wyobraźmy sobie, że to naprawdę jest wypieranie trudnych faktów o rzeczywistych procesach zmiany świata. Że to technologie poza jakąkolwiek demokratyczną kontrolą przebudowują nasze horyzonty wyobrażeń, degradują naszą duchowość, tworzą nasze preferencje konsumpcyjne, kulturowe, modowe, religijne czy quasi-religijne. I gdyby zamiast tego krzyku na to, co jest widoczne, trochę pochylono się nad rzeczywistych spraw, skierowano ostrze w stronę rzeczywistych sprawców, w stronę kapitalizmu oligarchicznego, w stronę kapitalizmu finansowego, w stronę zmów cenowych, to podejrzewam, że te ruchy byłyby odcięte, tlen medialny miały odcięte być za dwa dni. Ale my stalibyśmy tam, panie profesorze, ramię w ramię. Przeciw komu? Kto? W próżni społecznej. Dobrze, dziękuję. Chciałbym, żeby spojrzeć na ten ruch także, co dla socjologa oczywiście jest godne uwagi i fascynujące i nie sposób do prostych wymiarów to sprowadzić, jako ruch wypierania trudnej prawdy o kształcie dzisiejszej cywilizacji. No ja bym chętnie wyszedł na ulicę, mówiąc o dla technologii, która wkracza w nasze życie, w każdy kawałek tego życia. Teraz oddaję głos Państwu, słuchaczom, telewidzom. Pierwsze pytanie. Szanowni Państwo, pierwsze pytania, które spłynęły do nas z Facebooka. Tutaj bezpośrednio pytanie, które jest skierowane do pana doktora Macieja Kaweckiego. Technologia jest dla człowieka, czy jednak dla zysku i lub władzy, tych, którzy nią zarządzają? Takie pytanie. Dla kogo jest ta technologia? Bez wątpienia jestem zwolennikiem humanistycznego, humanocentrycznego podejścia do rozwoju technologii, więc technologia jest absolutnie dla człowieka. I to w ogóle powinien być punkt odniesienia wszystkich badań. I dlatego takie ogromne znaczenie przywiązuje się w technologii. Najważniejszą technologiczną nagrodą na świecie jest Nagroda Turinga, która nazwana jest Nagrodą Technologicznym Noblem. Turing opracował test Turinga, który bada autonomiczność urządzeń, mechanizmów, opisując je w pewnej skali, im bardziej autonomicznie są w stanie podejmować decyzje. Czyli jak jest prawdopodobne, że człowiek przy takiej samej zasobie informacji podjąłby taką samą decyzję, jaką podjęła maszyna. I im jest to bardziej prawdopodobne, tym urządzenie w skali jest wyższe.
I to jest dla mnie odpowiedź, dlaczego ten test jest uważany do dzisiaj za jakiś taki kanon rozwoju technologicznego. No właśnie dlatego, że odpowiada na pewną istotę. Tak? Patrzymy na człowieka jako na centrum i wszystko inne musi być wobec niego, z punktu widzenia oczywiście technologii, wszystko inne powinno być wobec niego służebne. I wszędzie tam, kiedy te technologie gdzieś tam wchodzą w ten obszar autonomii, to wszędzie tam to ryzyko jest coraz większe i tam te technologie są coraz bardziej dyskusyjne. Jeszcze mamy dodatkowo termin, który nazywa się Doliną Szczęśliwości, odpowiadając na Pana pytanie. To jest taki termin pochodzący z, nie wiem, w sumie z socjologii, psychologii, w każdym razie oznaczający, czego człowiek z natury podobno nie akceptuje. Mamy bardzo duży problem z akceptacją urządzeń, które przypominają nas w rozumieniu też powłok skórnych, czyli przypominają do złudzenia nas. One nas obrzydzają, budzą u nas mdłości. To jest właśnie termin Doliny Szczęśliwości. I on też odpowiada na to pytanie, że zawsze nagle technologia zaczyna być konkurencją dla człowieka, prawda? I my się zaczynamy tego bać. Technologia nie może być konkurencyjna dla człowieka. Może człowieka wyręczać po to, żebyśmy mogli dokonywać rzeczy bardziej wzniosłych, bardziej twórczych, mniej powtarzalnych, żebyśmy budowali w sobie kreatywność i tak powinien wyglądać stan idealny. Zdaję sobie z tego sprawę, że niestety nie wygląda. Dziękuję bardzo. I kolejne pytanie, tym razem pytanie do pana profesora Zbertowicza. Jak widzi pan rolę nowej waluty CBDC w gospodarce, już wdrażanej pilotażowo przez Bank Rozrachunków Międzynarodowych? Jak w tej sytuacji, pana zdaniem, Narodowy Bank Polski może zachować suwerenność? Jak po prostu powinien się zachować? Myślę, że trzeba byłoby sięgnąć po stary schemat korzyści spóźnionego przybysza. Nie śpieszyć się z wprowadzeniem tego, patrzeć jakie skutki, jakie planowane i nieplanowane typu unintended consequences, efekty powstają i na razie jak najdłużej być przy narodowej walucie, która daje większe pole manewru. Natomiast gdyby się okazało, że to rozwiązanie długofalowo więcej problemów rozwiązuje niż eskaluje, to oczywiście możemy przeprowadzić debatę najpierw ekspercką, a potem publiczną, czy wejście w tą stronę byłoby rozsądne. Dziękuję bardzo. I do pana Jana Zygmuntowskiego pytanie, tutaj już jeśli chodzi o platformę Zoom. Czy dostrzega pan jakąkolwiek polską firmę, która mogłaby odegrać istotną rolę w toczącej się rewolucji technologicznej? Mhm. Odpowiem krótko, że jest trochę takich polskich firm, które na poziomie krajowym czy regionalnym są dużymi i sensownymi graczami i czy będą to dostawcy jakichś tam dużych usług chmurowych, firmy IT, które produkują systemy, tu myślę też o państwowych spółkach czy w sensie Skarbu Państwa, jak takie Asseco powiedzmy, czy są to duże firmy, które wyrosły w Polsce jak Allegro czy jakieś WP, to niestety do tej pory ambicje tych spółek pozostawały na poziomie polskim. I tu szczególnie myślę o takim Allegro, które miało moment wyjścia za granicę, po czym nowi inwestorzy stwierdzili, nie, musicie nasycić jeszcze głębiej rynek polski, zostawcie na razie za granicę. I z firm technologicznych, które istnieją, polskich, takich naprawdę dużych, super rozpoznawalnych, no to mamy oczywiście CD Projekt, tak? Natomiast jeśli spojrzymy na produkt, który CD Projekt tworzy, czyli nie jest to opatentowana super technologia, nie jest to standardowy jakiś komponent, który może być używany w innych urządzeniach, nie jest to powszechnie używany software i nie jest to jakaś infrastruktura cyfrowa, tylko zasadniczo produkt taki no konsumencki, no to moglibyśmy powiedzieć, że rolą takiego CD Projekt jest bycie no taką firmą spożywczą, tak? I takie firmy też wyrastają na globalnych czempionów. Jakby mamy wszystkie Rekity, Benkizery, Unilevery i tak dalej, które są potężnymi firmami, ale jednak no pewnie nie jest to ten obszar, nie wiem, ambicji, o których byśmy myśleli. Myślę, że w przyszłym roku to hasło suwerenności cyfrowej na tyle już wybrzmiało i na tyle w tym roku mamy poczucie, że bardzo wiele podmiotów się nim zainteresowało, zaczęło o nim myśleć, planować swoje strategie. W
przyszłym roku powstanie unijny Data Governance Act, zacznie się inicjatywa Gaia X prawdopodobnie, więc ten nasz europejski cloud, który zresztą musi w końcu powstać, bo trzymanie danych w Stanach jest niebezpieczne, to jest wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, więc podejrzewam, że w przyszłym roku zaczniemy widzieć pierwsze takie spółki, które mają naprawdę, naprawdę duże ambicje i że powinniśmy ich szukać wbrew pozorom nie tam, gdzie jest największy taki hype na szybki i duży wzrost, a tam, gdzie jest najbardziej stabilny, długoterminowy rozwój, gdzie jest duża baza kliencka, gdzie jest infrastruktura albo soft, który naprawdę no, ma duże znaczenie. Więc trochę takie twardsze podejście technologiczne bym tu reprezentował, niż szukanie polskiego TikToka czy czegoś w tym stylu. Dziękuję bardzo. Teraz pytanie dla wszystkich panelistów od Marcina Tarki. Czy posiadamy jeszcze wolną wolę, która jest jednym z kluczowych elementów człowieczeństwa? Próbowałem po zepsuciu smartfona żyć bez niego. Udało się tylko przez tydzień. Po tym czasie przetrwanie egzystencjonalne wygrało z wolną wolą. Co panowie na to? Andrzej Zybertowicz? Zawsze była przereklamowana, ale oczywiście teraz dobrze wiemy, że żyjąc w czasach rzekomych hiperwyborów, tak naprawdę często jesteśmy prowadzeni przez rączkę, przez rozmaite bodźce uzależniające. Sądzę, że wolna wola pozostaje jeszcze jako rezyduum i dlatego z punktu widzenia bezpieczeństwa, to mogę zdradzić pewien element, wszystkie centra bezpieczeństwa zalecają, żeby istniały jednostki wojskowe zdolne do działania nie tylko bez GPS-a, bez internetu, ale w ogóle bez prądu i nawet są robione manewry w różnych krajach, że 10 tysięcy żołnierzy komunikuje się bez żadnej elektroniki. Bo w sytuacji, gdy elektronika podpowiada wybory, nie tylko, że za nas przejmuje decyzję, ale oducza nas posiadania potrzeby samodzielnego namysłu i decydowania. Więc może się okazać, że trzeba będzie niedługo zakładać rezerwaty wolnej woli, gdzie ludzie w izolacji cyfrowej będą mogli ćwiczyć resztkowe mięśnie wolnej woli w swoich mózgach. Dziękuję bardzo. To mi się przypomina któryś z pana wykładów, kiedy pan mówił, że nie pamięta pan numeru telefonu swojej żony. Nie wiem, czy już pan pamięta, czy nie. Ja mówiłem, że nie pamiętam żadnego innego plucz telefonu swojej żony. Dobrze. Jan Zygmuntowski, proszę o wolną wolę. Pytanie. Ja bym krótko wrócił tylko do wspomnianej już Donny Haraway, która notabene jest biolożką i poza tym, że jest tam politycznie feministką, jej podejście było takie, była jedną z osób, które ona stworzyła manifest cyborga, tak, Cyborg Manifesto, i jej podejście było takie, że jeśli zdefiniujemy cyborga jako po prostu człowieka, który korzysta z jakiegoś wsparcia, jakiegoś rodzaju technologii, no to człowiek jako właśnie ta, zresztą dr Kawecki o tym mówił, to rozgraniczenie między człowiekiem jako tu jestem ja wyraźnie, tu jest moja wolna wola, to jestem ja w stanie pierwotnym i naturalnym, się zasadniczo kończy. Pytanie brzmi, czy ja mógłbym mieć wolną wolę, żeby funkcjonować na przykład bez okularów? No mógłbym podjąć taką decyzję, tylko jest to po prostu decyzja głupia, bo wpadnę pod autobus. Więc w pewnym sensie ten zakres decyzji, które mają sens lub nie, on się może zawężać. Czy to nam zabija całkowicie wolną wolę? Nie jestem pewien. Wydaje mi się, że problem jest wtedy, kiedy my nie wiemy nawet, że ta decyzja została podjęta. Więc kiedy nasz szanowny zadający pytanie no wie, że został przymuszony do tego smartfona, żeby funkcjonować, to przynajmniej zachował tą swoją wolną wolę gdzieś w środku siebie, i nałożył sobie jakiś, nie wiem, tam ketman obronny i funkcjonuje z tym smartfonem, nawet jeśli nie chce. No gorzej, jeśli w jakimś takim dystopijnym projekcie algorytm podejmuje decyzję i sayonara, nie wiesz nawet, że ją podjął, więc nie było żadnego aktu nawet naprężania tego mięśnia. Dziękuję. Jeżeli jakby dostęp do informacji dzisiaj jest natychmiastowy, powszechny i właściwie kompletnie uniezależniony od lokalizacji, to zadajemy sobie pytanie, w jaki sposób można jeszcze... Nieprawdy pan powiedział. Po pierwsze, to jest dostęp do dezinformacji, a po drugie, większość wyszukiwarek odpowiada w zależności od miejsca lokalizacji zapytającego.
No tak, ale to prawda. Czyli jeżeli chodzi o treść informacji, to jest prawda. Natomiast jeżeli chodzi o dostęp do informacji, o oderwaniu od ich treści, to on jest w zasadzie uniezależniony już dzisiaj przez internet od tego, gdzie jesteśmy. To mam jakby na myśli. A z drugiej strony zadajemy sobie cały czas pytanie, w jaki sposób możemy jeszcze bardziej przyspieszyć przepływ informacji. No możemy to zrobić tylko w jeden sposób, serwując sobie informację wyprzedzającą realne wydarzenia. I to, o czym powiedział sekundę temu pan Jan Zygmuntowski, jest dokładnie tym. Czyli algorytmy dzisiaj serwują nam informacje wyprzedzające realne wydarzenia, przewidują nasze zachowania. I z tej perspektywy, biorąc pod uwagę skalę tego zjawiska, trudno jest mówić o jakby nieograniczonej, pełnej woli. Ona w jakiś sposób jest rzeczywiście przez ten aspekt ograniczana. Więc czy mamy wolną wolę w internecie? W takim rozumieniu tradycyjnym wolnej woli, takim cywilnoprawnym, takiej pełnej swobody wynikającej nawet nie cywilnoprawnym, tylko takim humanistycznym, tak? Czyli takiej pełnej swobodzie w podejmowaniu decyzji, pewnie nie. Ze względu właśnie na to, że jesteśmy tak nieprawdopodobnie profilowani, że te nasze działania behawioralne w sieci są tak pogłębiono analizowane, Pewnie powiedziałbym, że dzisiaj o jakiejś takiej pełnej swobodzie bym w wyrażaniu woli bym nie mógł powiedzieć w sieci. Dziękuję bardzo. I przejdziemy do kolejnego pytania, trochę taką z historią, z Twittera do wszystkich panów. Pracuję w globalnej firmie technologicznej. Wirus spowodował wprowadzenie nowej kultury organizacyjnej, polegającej na tym, że codziennie raportujemy menadżerowi nasz stan zdrowia. Jeśli źle się czujemy, mamy zalecenie udać się do lekarza i powiadomić o diagnozie. Nikt się temu nie sprzeciwił. Dzisiaj jest wirus. I pytanie, co może być kolejne? Gdzie jest granica, której przekroczenie spowoduje protest i odrzucenie wchodzenia w życie prywatne, w tym zakresie w zdrowie pracowników, w tym wypadku korporacji? Bardzo proszę o odpowiedź jako pierwszą pana profesora Zbertowicza. Ja myślę, że to będzie coś podobnego z tymi obecnymi protestami. W psychologii jest jakby banałem wiedzy psychologicznej istnienie agresji przeniesionej. Gdy szef nas czymś wkurza, robi coś, co nam się nie podoba, ale nie potrafimy się mu przeciwstawić, racjonalnie lub irracjonalnie, mając wdrukowane jakieś lęki, to nasz gniew zostanie skierowany na coś, gdzie możemy go bezpiecznie ulokować. Ja sądzę, że będą reakcje społeczne na poczucie zagrożenia, osaczenia przez tego typu sytuacje korporacyjne skierowane przez kogoś, przez coś, kto jacyś cwaniacy zdefiniują jako przyczynę tego źródło gniewu, frustracji. Tak działa chyba zresztą system społeczny. Każdy socjolog czy psycholog społeczny, czy nawet historyk powinien to widzieć, że gniew wybucha w kierunku często nieoczekiwanym, bo tam, gdzie są jego źródła, one są wypierane ze świadomości albo są zbyt potężne, żeby frontalnie się przeciwstawić tym źródłom. Ale gniew się będzie pojawiał. Dziękuję. I to samo pytanie pan doktor Maciej. Panie Pawle, mam tylko prośbę, jakby pan mógł przeczytać pierwszą część tego cytatu, ponieważ akurat mi przerwało, więc tej Dobrze. Pierwszej części tego cytatu nie słyszałem. Dobrze. Pracuję w globalnej firmie technologicznej. Wirus spowodował wprowadzenie nowej kultury organizacyjnej, polegającej na tym, że codziennie raportujemy menadżerowi nasz stan zdrowia. Jeśli źle się czujemy, mamy zalecenie udać się do lekarza i powiadomić o diagnozie. I tutaj pytanie, co może być kolejne, gdzie jest granica, której przekroczenie spowoduje protest i odrzucenie wchodzenia w życie prywatne, w tym wypadku zdrowia. Nie chodzi tylko o... Bardzo dziękuję. Tu nie chodzi tylko i wyłącznie o... Pytanie jest, jakby podzieliłbym na dwie części. Pierwsza część tego pytania to jest pytanie o to, jak dużo danych na nasz temat może gromadzić pracodawca i jak dużo może usprawiedliwić ochroną życia i zdrowia. I to jest pytanie natury prawnej, czysto prawnej, bo RODO mówi bardzo wyraźnie o ochronie, że o przesłance żywotnych interesów osób, których dane dotyczą jako podstawie gromadzenia danych szczególnie chronionych. Więc to jest czysto prawne pytanie z punktu widzenia prawa. W sytuacji, w której pracodawca ma przypadki COVID-u w organizacji, jesteśmy w szczycie zachorowań, pracodawca podejmuje działania
jakiegoś tam szczególnego ryzyka, pewnie wtedy ma do tego prawo. Drugim obszarem, drugim pytaniem jest pytanie, czy to będzie miało charakter trwały, czy będzie miało charakter przejściowy. I tutaj musimy sobie uświadomić, że czyli jaka będzie, czy my będziemy w stanie wyzbyć się tego, co nabyliśmy, tych nawyków, tej utraty pewnych granic. No i niestety z bólem serca muszę powiedzieć, że w to nie wierzę. Uważam, że przekroczyliśmy Rubikon w jakiś sposób, jeżeli chodzi o traktowanie prywatności. I na etapie wdrażania RODO, czyli maj 2018 roku, podchodziliśmy do tych absurdów, kojarzą Państwo na pewno ten obszar, podchodziliśmy do tego bardzo restrykcyjnie, o tyle dzisiaj zobaczyliśmy, że wiele rzeczy się da, że możemy uzależnić wejście do organizacji od sprawdzenia temperatury ciała i faktu posiadania maseczki i nikt nam nic z tym nie robi, że pracownicy się do tego przyzwyczajają, że możemy raportować taki stan zdrowia i boję się, że to niestety pozostanie. I to oczywiście ja oceniam krytycznie. I to samo pytanie, ta sama historia, pan Jan Zygmuntowski, bardzo proszę. Ten przypadek tutaj cyfrowego nadzoru, cyfrowego taylorizmu, tak, czyli próby mierzenia właśnie, w tym przypadku w odniesieniu do zdrowia, ale mierzenia przez pracodawcę pewnych rzeczy w odniesieniu do pracownika, zbierania jakichś danych, żeby, no jednak wpływa to na kondycję firmy, na jej efektywność, no to jest przypadek, który już dawno poszedł dużo dalej i tak naprawdę to, co się teraz dzieje ze zdrowiem, jest bardziej no takim nadrabianiem przez resztę rynku standardu, który jest wyznaczany przez takie firmy jak Amazon, tak? Mieliśmy miesiąc temu posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Przyszłości Pracy, gdzie właśnie omawialiśmy różne formy cyfrowego nadzoru, które już w tym momencie przyjęły takie formy jak instalowanie szpiegowskich aplikacji na laptopach, żeby sprawdzać, czytać korespondencję prywatną, czas spędzany na różnego rodzaju aplikacjach czy mediach społecznościowych. Mamy przypadki nagrywania i analizowania na przykład ruchów gałek ocznych osób, które biorą udział w spotkaniach na wideokonferencji. U nas w środowisku akademickim duża dyskusja była o tym, jak na przykład się prowadzi egzaminy, że to jest najbardziej hardkorowe, ale zaprezentuję to, bo to będzie śmieszne, że na przykład jak ktoś odpowiada z pytaniem na egzaminie, to musi zrobić tak, żeby było widać, że ja w tym momencie nie operuję żadnym telefonem, tylko po prostu mam cały czas ręce tutaj, tak, i no być może mam coś wydrukowane w innym miejscu, ale że no nie operuję telefonem, czy nie szukam czegoś na laptopie. No i najbardziej hardkorowa forma tego, czyli to, co się dzieje w Amazonie, tak, gdzie nie wiem, jak się ma do tego RODO, tutaj może doktor Kawecki jakoś mnie wyprowadzi z błędu, ale mam wrażenie, że używanie tych skanerów masowo, żeby sprawdzać, jak szybko, ile sekund zajmuje poruszanie się pracownika między tą paczką a inną, zbieranie tych danych, porównywanie tych danych, żeby uzyskać jakieś statystyki wydajności, a potem wyrzucanie części pracowników, którzy nie są zbyt wydajni. I teraz żaden pracownik nie ma prawa wglądu w te statystyki, ani dane o wydajności, które posłużyły do zwolnienia go. To jest tak daleko idące, że jestem przekonany, że RODO nie powinno na coś takiego albo nie pozwala, albo to jest naprawdę bardzo dziwna sytuacja, w której zgadzamy się na coś takiego, bo to miejsce pracy. RODO to jest jedno, a ochrona prywatności jako dobra osobistego w rozumieniu kodeksu cywilnego to jest zupełnie drugie. I oczywiście moim zdaniem RODO nie pozwala, bo mamy przepisy szczególne w kodeksie pracy, które mówią dokładnie, jaki zakres danych może gromadzić pracodawca, może gromadzić dane wyłącznie niezbędne do wykonywania stosunku pracy, dane biometryczne do ewidencji czasu pracy. My mamy to, mogą być czas pracy między paczką. Mogą być, ale nie dokończyłem. Mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie za zgodą pracownika, ile zgoda taka jest pozyskiwana dobrowolnie. Natomiast bez zgody pracownika pracodawca może gromadzić dane biometryczne wyłącznie do kontroli dostępu do pomieszczeń, które chronią mienie szczególnej wartości, tam mienie sprawnie chronionych. Ale jeżeli mamy zakład pracy, w którym jest część gastronomiczna, toaleta, przebieralnia, szatnia, one nie chronią żadnego mienia szczególnej wartości, więc to nigdy nie mogą być bramki biometryczne, które są tymi ogólnowejściowymi, prawda? Tam potrzebna jest już zgoda pracownika dobrowolna. No to tak odpowiadając. To rzeczywiście jakby w tym przypadku no, prawo rzekomo nas chroniło, natomiast praktyka po prostu jest taka, że te formy wykorzystania technologii no umykają, a Państwowa Inspekcja Pracy jest niedofinansowana chronicznie, za słaba i nie jest w stanie reagować.
I sądzę, że przykład, który tutaj podał ten zadający pytanie, czyli przykład zdrowia, to nie jest akurat jeden z wielu, to jest akurat właśnie ten przykład. To znaczy globalne korporacje w toku utowarowienia informacji i naszych danych schodzą od poziomu bardzo skodyfikowanych, jak przetworzonych danych, jak patenty, do coraz głębiej jakby w strukturę danych, po granularne dane, takie jak na przykład po prostu lajki, po reakcje, czyli takie emocjonalne odruchy, tak? Śmieszny post, haha. Kolejnym krokiem jest już wyłącznie pomiar biologicznego żywego ciała, w związku z czym to jest teraz obszar naszej walki o dane i o suwerenność naszych żywych ciał. Moje ciało, moje prawa, jak to mawiają, i w związku z tym moje ciało, moje dane. To jeszcze jedno pytanie, zanim przejdziemy już do podsumowania dzisiejszej debaty, do wszystkich z panów. O temat, który już właściwie tutaj padł. Czy pandemia spowoduje, że goniąc Chiny doprowadzimy do cyfrowego totalitaryzmu, niewyobrażalnej dotąd kontroli oraz pozyskiwania naszych danych, w tym także tych najdroższych, czyli danych wrażliwych, takich jak istotnych dla naszego zdrowia czy bezpieczeństwa? I pytanie, dokąd zmierzamy, patrząc na Chiny, które te zachodowi uciekają? I poproszę o odpowiedź pana profesora Zybertowicza. Myślę, że takie ryzyko podążania mniej lub bardziej stopniowego ku cyfrowemu, może nie totalitaryzmowi, ale autorytaryzmowi istnieje. I żeby ten proces zatrzymać, trzeba byłoby kilka rzeczy przemyśleć, postawić sobie na porządku dziennym priorytety, jakie ma społeczeństwo, bo stary schemat dyskutowany w przypadku walki z terroryzmem, balansowania między dwoma wartościami, bezpieczeństwem i wolnością, a tu mamy zdrowie i wolność. Może się okazać jednak, że sposób, jaki zdefiniowany ten dylemat został, właśnie wprowadza nas na taką ścieżkę i trzeba przemyśleć jeszcze raz, kogo i w jakiej kolejności społeczeństwa powinny chronić i kogo są w stanie chronić. Może jest nierealistyczne myślenie, że nawet bogate społeczeństwa są w stanie chronić wszystkich. W efekcie takiej wizji, że chronimy wszystkich, jest ona tak samo utopijna jak społeczeństwa bezklasowego. Ofiary są wielowymiarowe. Ale ja chciałbym jeszcze podjąć jedną nutę polemiczną w trybie otwierania rzeczowej dyskusji z Janem Zygmuntowskim wobec tej formuły moje ciało, moje prawa. Pan to dał w kontekście przeciwstawiania się inwigilacji korporacyjnej, ale ja mam wrażenie, że ta strategia hiperindywidualizmu, która w tym haśle się znajduje, jest bardzo funkcjonalna wobec oligarchicznych podmiotów sprawczych, niektórych państw, wielkich korporacji, także wielkich platform. Bo jak zamienimy ludzi w hiperzindywidualizowanych, w hiperspluralizowanych konsumentów, zogniskowanych na prawach swojego ciała, to pozbawimy ich zdolności do podmiotowego definiowania, redefiniowania świata. I że coś, co się wydaje być erupcją wolnościową, mam na myśli te obecne protesty w Polsce, ale nie musimy się na nich zafiksować, chociaż one są ważne, jest funkcjonalne wobec pewnej wizji oligarchicznego, kapitalistycznego przemielenia życia społecznego. Ten hiperindywidualizm jest funkcjonalny, dlatego kapitalizm wspiera tendencje progenderowe, proaborcyjne, bo w ten sposób hoduje sobie gorliwych konsumentów, którzy tylko od czasu do czasu mają zrywy obywatelskie. To bardzo proszę, Jan Zygmuntowski, wywołany tutaj przez pana profesora, bardzo proszę, to samo pytanie. Dobrze. Dyskusja jest intrygująca. Ja bym zaczął od tego, że mam wrażenie, że wybór między tym, czy my zmierzamy w stronę Chin, jest raczej rozmową, czy te modele, amerykański model korporacjonizmu i chiński tego centralnego nadzoru, centralnej inwigilacji, czy one właściwie nie, jakby funkcjonalnie nie są do siebie zbieżne, nawet jeśli używają innych metod. I
Jeśli spojrzymy na Stany w takiej perspektywie chociażby, jaki jest poziom ubóstwa wśród dzieci, jaki jest poziom, to jest największy kraj więzienny świata, żaden inny kraj świata, w tym kraju uważane powszechnie za totalitarne, czyli takie nawet, które, no nie wiem, Korea Północna, Arabia Saudyjska, Chiny, żaden z tych krajów nie osiąga podobnego poziomu inkarceracji ludzi i wykorzystywania ich w więzieniach jako darmowej czy półdarmowej siły roboczej. Jednocześnie jest to związane z epidemią opiatową, epidemią stymulantów i w tym samym czasie z tym opresyjnym systemem policyjnym, więc a dane użytkowników czy obywateli może nie są zbierane przez jeden aparat, ale nie są chronione przez żadne prawo. Amerykanie nie mają odpowiednika swojego RODO, w związku z czym są one towarem handlu, przedmiotem handlu na bieżąco. Więc po prostu jest to swego rodzaju trochę inny model, w którym nadzór jest zdecentralizowany między parę korporacji, takie technoimperium się wytwarza, no a opresję jednak sprawuje w dalszym ciągu państwo wobec tych, którzy wypadną poza burtę. Więc mam wrażenie, że jeśli istnieje jakiś sposób przeciwstawienia się temu, to kryje się on w tych wszystkich, w efekcie Brukseli, w mowie o wspólnym zarządzaniu danymi. I tu się absolutnie zgadzam, że ta perspektywa prywatności, i o tym też zawsze piszę teraz w pracach naukowych, perspektywa prywatności jest niewystarczająca. Nawet perspektywa praw cyfrowych jest niewystarczająca. Jest niezła, bo stawia pewną granicę. Ale to nie znaczy, że perspektywa prywatności jest niewystarczająca. W mojej ocenie ona w ogóle nie uwzględnia właśnie kolektywnego wpływania na to, do czego chcemy te dane wykorzystywać. Ona nas zabezpiecza, ale nie sprawia, że dane o interesie publicznym, czyli na przykład dane zdrowotne, środowiskowe, transportowe, są wykorzystywane w interesie publicznym. Więc są zabezpieczeniem nas i tych indywidualnych osób, ale nie dają nam podmiotowości, więc ja się tutaj z profesorem Zybertowiczem zgadzam. Wydaje mi się, że nie zgadzam się tylko z tą wizją, że walka o różnego rodzaju prawa jest elementem kapitalizmu, jest wpisana w niego, ponieważ, przynajmniej w moim odczuciu, kapitalizm posługuje się konserwatywnymi modelami i modelami religijnymi, żeby przerzucać koszta na przykład właśnie reprodukcji społecznej na kobiety czy na rodziny. I jedyne wyjście z tego potrzasku jest takie, żeby narysować granicę, przy której nie zgadzamy się dalej na to przerzucanie kosztów. Ale znowu, nie jest to podmiotowe. Podmiotowe jest dopiero tworzenie usług publicznych, uniwersalnych systemów, jakiegoś państwa dobrobytu, czy chociaż państwa solidarności. Tak? A ja sądzę, że uzupełniając, że kapitalizm posługuje się modelami genderowymi, żeby odwrócić uwagę od finansowego rdzenia, patologicznego finansowego rdzenia współczesnego kapitalizmu. Ja się chciałem odnieść tylko króciutko do prywatności i do tego, o czym powiedział, tak zarzucając, nie autorytarnie, tylko tak zarzucając pewien temat do dyskusji, czy to nie jest trochę tak, że powinniśmy przy mechanizmach ochrony prywatności stawiać bardziej na wymóg ekwiwalentu niż takie regionalne, restrykcyjne ramy prawne, które przy braku granic, jakim jest internet, są tak naprawdę fikcją. Dzisiaj mamy RODO, które jest oczywiście restrykcyjnym unijnym aktem prawnym, regulującym, wskazującym dość restrykcyjne ramy prawne na terytorium Unii Europejskiej. Odkładam na bok dyskusję prawną czy skuteczną. 11 przepisów RODO nigdy nie zostało przez 2 lata wykorzystane przez żaden z organów ochrony danych osobowych. To pokazuje, że jest to nadregulacja nieskuteczna, ale odkładam tę dyskusję na bok. Niemniej jednak jest to mechanizm o charakterze regionalnym. Czy nie powinniśmy stawiać bardziej na mechanizm o charakterze globalnym, nawet kosztem troszkę niższej ochrony w rozumieniu takich restrykcji, ale silniejszej poprzez jej zakres terytorialny? I to po pierwsze. A po drugie, czy nie powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, że żyjemy dzisiaj w czasach, w których dane chcemy w jakiś sposób udostępniać, tak? Chcemy korzystać, chcemy się chwalić, chcemy korzystać z dóbr cyfrowych. Ja znów jako tak entuzjastycznie podchodzę może do tego tematu, ale w zamian oczekujemy ekwiwalentu. My tego ekwiwalentu nie oczekujemy. Czy ramy prawne nie powinny bardziej stawiać na wymóg ekwiwalentności w dobra, które otrzymujemy w zamian, niż na takie bardziej takie restrykcyjne, skostniałe mechanizmy, z którymi dzisiaj mamy do czynienia? To tylko takie moje znaki zapytania.
Dobrze, proszę panów, mamy 20 za minutę na moim zegarku. Ostatnie, ale bardzo krótkie pytanie, to jest pytanie tytułowe z panelu. Czy nowe technologie nas uratują, czy zniszczą? Proszę w trzech zdaniach podsumowania odpowiedzieć na to pytanie. Jan Zygmuntowski, Maciej Kawecki i Andrzej Zyberdowicz. Nowe technologie mogą nas zniszczyć, jeśli nie odzyskamy wspólnotowej, kolektywnej kontroli nad nimi, a jeśli ją odzyskamy, to będziemy w stanie budować społeczeństwo dalej. Jeśli jej nie odzyskamy, no to zniszczą cywilizację człowieka w tym sensie, w jakim ją znamy. Odbędzie się to pewnie krwawo i z jakimś okresem skrajnie no, paskudnym dla ludzi. Ale potem też będzie pewnie ktoś, kto będzie nas odbudowywał, bo wątpię, żebyśmy sprowadzili na siebie totalną zagładę. Przepraszam. Ja myślę, że są w nas jakieś takie mechanizmy samozachowawcze. Stawiamy w jakiś sposób granice. Dzisiaj już powiedzieliśmy o jakichś takich naturalnym mechanizmie, jakim jest ta dolina szczęśliwości. Ostatnio słyszałem o Korei Południowej, gdzie w głównym wydaniu głównego programu telewizyjnego, którego nazwy proszę mi wybaczyć, nie pamiętam, a pewnie wymówienie byłoby go dla mnie byłoby trudne, wystąpił robot, przepraszam, nie robot, tylko deepfake dziennikarki. I okazało się, że bardzo drastycznie, on występował tam cyklicznie w jakichś programach, bardzo drastycznie spadła oglądalność programu, dlatego, bo widzowie zaczęli traktować ją jako coś obrzydliwego, jako coś, co jest takie nienaturalne, jako coś, czemu nie wierzą. I to jest jakaś naturalna granica. I może ten nasz świat, który się zmienia, może będzie bardziej oparty na takich naturalnych granicach po prostu. Często pocieszamy się wiedzą o tym, że w dziejach ludzkości, w sytuacjach kryzysowych uruchamiane są mechanizmy samozachowawcze. Ale proszę zwrócić uwagę, jak działają narkotyki. Dlaczego narkotyki potrafią jedne w szybszym czasie, krótszym, inne w dłuższym, doprowadzić do kompletnej degradacji człowieka, który jest uzależniony, ponieważ narkotyki wyłączają mechanizmy samozachowawcze. I współczesne technologie komunikacyjne czy quasi-komunikacyjne w odróżnieniu od wszystkich technologii poprzednich tworzonych przez ludzi mają potencjał właśnie wyłączania mechanizmów samozachowawczych. Cyfrowe technologie uzależniające wyłączają te mechanizmy już nie tylko u młodego pokolenia, ale w kluczowych instytucjach państwowych, być może także korporacyjnych. Co znaczy, że prawdopodobieństwo, że jeśli w radykalny sposób nie uruchomimy nieokiełznanej dynamiki społecznej, prawdopodobieństwo, że technologie nam zaszkodzą niż że nam pomogą, jest wielokrotnie większe. Trzeba, gdyby ktoś miał stawiać na ruletce, to byłoby 9 razy, że będzie degradacja ludzkości lub likwidacja, a 1, a może 99:1, że zbudujemy świat przyjazny dla człowieczeństwa. Bardzo panu dziękuję za to podsumowanie i za udział w dzisiejszej naszej dyskusji. Zakończyliśmy tym samym drugą edycję Forum Geopolitycznego. Tym razem forum odbyło się online. 4 debaty od 24 do 27 listopada. Dla tych z państwa, którzy nie mieli okazji zobaczyć wszystkich debat albo żadnej z nich, chociaż w to wątpię, wszystkie filmy dostępne są na Facebooku Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Łodzi i Instytutu Spraw Obywatelskich, a za chwilę także znajdą się na kanale YouTube naszej instytucji. Zapraszam w takim układzie panów za rok. Być może będziemy kontynuować tę dyskusję, może w takim samym składzie, może w szerszym. Temat jak może patrzymy na żywo. Może na żywo, to byłoby najlepsze, gdyby była jeszcze okazja do spotkania także w kuluarach i porozmawiania także tak na żywo na ten temat. Wszystkich państwa zapraszam. Mam nadzieję, że w przyszłym roku trzecia edycja Forum Geopolitycznego, tak jak tutaj padło, na żywo. Wszystkiego dobrego i dobrego wieczoru państwu życzę.
Dobranoc. Dziękuję bardzo Państwu za zaproszenie i panelistom za żywą dyskusję. Miłego weekendu. Do spotkania przy lekturach. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Do zobaczenia.